gotowi? Poszła. Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska. Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki. A to jest nasz podcast Mam parę uwag. Trochę mały mamy imion. Tak sobie pomyślałem, jak się przedstawiamy. <grym> Julia Taczanowska, Jakub Popielecki. A masz jakieś drugie imię? Mam. A nie powiesz nam? To jest moje sekretne imię. A, to jest twoje sekretne imię. <grym> ok. <grym> <grym> nie, dlatego o tym mówię, że nie wiem, czy jest jakiś drugi bohater popkultury, który ma więcej imion niż Polatryda. Nie wiem też. Pola Fisac Haderach, Lisa Nalgaib, Mahdi, Usul, Muad'Dib. O czymś zapomniałem? Nie, chyba nie. Oczywiście rozmawiamy o filmie Duna część druga. Tak, tak, kurde. To jest wydarzenie. <laughs> Powiem szczerze, że mam trochę tremę. Przed naszym podcastem przesłuchałam sobie nasz podcast o E, pierwszej Dunie. To ty nabijasz te odsłuchy. To ja. <noise> tak, tak, Kocham słuchać swój głos. Nie, y, nie kocham, ale y, bardzo byłam pod wrażeniem nas. W sensie, że brzmieliśmy bardzo mądrze i kompetentnie. <noise> że nie, nie idziesz w fałszywą skromność. Nie idę w fałszywą Wręk skromność. przeciwnie. No i co, chyba ci się podobało. Oj, tak. Oj, kurde. Jak się, ciekawostka z zakulis. Dzisiaj Julia wygrała na notat notatki. Tak, z to, ja robię notatki i mam ich <laughs> dużo, raz dużo, raz, raz mniej, ale generalnie mam. A Julia rzadziej ma notatki, natomiast ja dzisiaj prak praktycznie... napisała, napisała drugą dune, właśnie. Ja praktycznie nie mam żadnych notatek zwykle, a tutaj mam aż pięć stron, a Kuba ma trzy, więc tak, ale jest dużo do omówienia, więc trzeba. A, a numerowała się jak księżniczka Irulan? No, mam. Notatka numer 3. Ale nie, no mam, mam numer strony, popatrz. No dobra, to jest na pewno bardzo <grym> ciekawe. <grym> że ci się podobało tam byliście. Że mi się podobało, tak, tak. Ja się właśnie śmiałam, bo wczoraj widziałam drugi raz ten film. Za pierwszym razem, powiem szczerze, trochę byłam przytłoczona. To znaczy, ten film wydał mi się tak strasznie napakowany, że, że troszeczkę tak jakby z... Za dużo informacji, za dużo bodźców, i, i nie do końca wszystko łapałam. To znaczy, nie, nie do końca byłam w stanie wszystko objąć e, swoim umysłem. A teraz za drugim razem to po prostu to spłynęło na mnie, I, i jak już nie czeka się na to, co się wydarzy, tylko można się smakować jakby w każdej scenie i w każdym ujęciu, no to to po prostu wydało mi się tak wielkie i tak wspaniałe. Innymi słowy, nie liczcie na krytyczny dystans w dzisiejszym odcinku. <laughs> nie, no, będę, będę miała. Trochę krytycznych uwag, jakby, jednak proszę cię. No, jednak jestem profesjonalna, ale nie, że na przykład to, co mnie uderzyło, że to jest świat, w którym ludzie żyją. Znaczy, tam jest strasznie dużo uwagi poświęcone takim różnym, jakimś małym drobiazgom. Maszynki e, do wyciągania wody. Ma, maszynka do wyciągania wody, ale na przykład jak Harkonnenowie lecą. K helikopterem i światło, słońce ich oświetla mhm. i pilotowi tak jakby takie okulary przeciwsłoneczne spadają. W sensie, że tak jakby im automatycznie mu się ta, ta osłonka na twarz zaciemnia po prostu. I tak jakby to nie jest do niczego potrzebne, ale to, to, takie szczegóły stwarza, powodują, że świat się, że czuje się, że ten świat jest po prostu zamieszkały i żywy. Ja też zwróciłem uwagę na ten taki wiatraczek, który mają Harkonnenowie w zbrojach z tyłu głowy. A, tak, tak, tak. W tej pierwszej sekwencji. Tak. To jest wentylacja czy coś takiego. Mhm. I to wszystko jest bardzo przemyślane, bo, bo często kostiumy, i właśnie bardzo tego nie lubię w filmach, e, sci-fi szczególnie, że kostiumy idą na efekt, a nie na, na to, że ktoś musi w nich żyć, ktoś musi w nich chodzić, one muszą być funkcjonalne. Jeszcze szczególnie w, na takim miejscu jak Arrakis, gdzie jest ciepło e, i trzeba mieć odpowiednie stroje, to, to wszystko mam wrażenie, że jest funkcjonalne, że to nie są jakieś takie, o, bo chcemy zrobić coś, żeby coś cool wyglądało. No. To ciekawe, że mówisz o kostiumach, bo tak sobie właśnie ostatnio myślałem, że to w sumie poniekąd, mimo wszystko, jest film bardzo dla ciebie. Jakby to, no. to jest kino kostiumowe. To jest film panie. historyczny, tylko że z przyszłości. <śled> Dworskie intrygi. No panie. Wysokie no. rody. Wszystko się zgadza. No nie, no właśnie, ludzie w śmiesznych, e, śmiesznych strojach, religia, polityka, e, wydarzenia, które trzęs trzęsą światem. No to co tu nie kochać. E, ale muszę powiedzieć, że. Tak, ja też już widziałem dwa razy mhm. i tak drugi raz również wyszedłem dużo bardziej zadowolony. Za pierwszym razem wyszedłem raczej skonfundowany z kilku powodów. Mhm. Pierwszy powód był taki, że bardzo chciałem, żeby mi się spodobało, a zwykle jak chcę, żeby, zwykle jak chcę, żeby mi się spodobało, to staram się sobie w tym przeszkodzić, w sensie sabotujesz wszystko, się. Sabotuję się, Wszystko interpretuję wtedy na niekorzyść. So, myślę, no. Nie, nie, bo, bo jakby boisz się bo, bo, swojej bo, miłości do czegoś. Tak, tak, Boję się, że miłość mnie zaślepi, więc staram się być bardziej krytyczny, niż powinienem być. Mm -hmm. Więc dopiero za drugim razem mogę jakby obejrzeć film pogodzony z filmem. To raz. Drugi powód jest taki, że czytałem książkę, więc to siłą rzeczy buduje pewien, się, pewien tak. system oczekiwań, yy, nadziei itp. itd. I mimo tego, że twierdzę, że w zasadzie ten film poprawia drugą połowę książki mm -hmm. Franka Herberta, że zmiany, które wprowadza Denis Villeneuve, to są w dużej mierze zmiany na korzyść, tak bym powiedział. Pewnie rozwiniemy ten wątek mm -hmm. później. No to mimo tego wciąż trudno jest wyłączyć z tyłu głowy coś takiego, że myślałaś, że coś będzie wyglądało tak, a wygląda śmak itp. itd., mm -hmm. Ale czy to nie jest tak, że już, jak ponieważ widziałeś pierwszą część, więc już mier, mniej, mniej więcej wiesz, jak ten świat wygląda i wiesz, czego się spodziewać? No niby tak. W związku z tym, ale w pierwszej jakoś części, łatwiej ci ale to... W, przy, przy okazji pierwszego filmu w ogóle nie miałem takiego wrażenia. Przy okazji pierwszego filmu miałem absolutne poczucie jasności i zgodności. I Świata ze... Wydawało mi się, że wszystko się zgadza i po prostu mm -hmm. to jest tak. E, natomiast z tego drugiego wyszedłem taki... Yy, chyba było fajnie, nie wiem... <laughs> Moim zdaniem to jest fantastyczny film, który, jeszcze raz to powiem, który jest po prostu po, potężny, masywny, e, przytłaczający i on cię atakuje obrazem, on cię atakuje dźwiękiem, on cię atakuje emocjami. Tam się tyle rzeczy dzieje i nie jest to. Coś, co się łatwo przetrawia, takie mam wrażenie, że to nie jest tak, tak jak oglądasz, nie wiem, właśnie chociażby mar filmy Marvela, że siadasz i masz wielkie widowisko, i nawet jeżeli to jest dobrze napisane, i świetnie zagrane, i tak dalej, i tak dalej, mówię o tych dobrych Marvelach mhm. czy dobrych jakichś blockbusterach, to to jest wszystko w sumie bardzo łatwe. Natomiast tutaj nie ma nic łatwego. I po, poczynając od scenariusza, poprzez jakby tematy, które porusza ten film, postacie, Budowę świata, to dokąd to zmierza. No jest też coś takiego, wydaje mi się, że ja to mówię. Ty to no. ostatnio słuchałeś tego podcastu, więc może, może potwierdzisz, po, po czy faktycznie tak było. Czy faktycznie to powiedziałeś? Wydaje mi się, że powiedziałem coś takiego, że trochę się martwię przed drugą częścią, bo ta druga połowa książki jest dużo bardziej. Budniejsza. Tak, jest, mówiłeś coś takiego. Nie jest tak, to nie jest tak, że czyta się i myślisz, o, to mhm. będzie łatwo zykranizować. I faktycznie jest taka różnica po prostu strukturalna między tymi dwiema mhm. częściami. W sensie, że ta pierwsza połowa i książki, i i pierwszy film Wilnewa mają taką strukturę wznoszącą, po prostu opowieści o dojrzewającym bohaterze. Bildungsroman to się nazywa mm -hmm. pięknie po francusku. Po francusko-niemiecku w zasadzie, czy po niemiecku, po niepolsku. <śmiech> <śmiech> Mamy chłopca, który po prostu dojrzewa, przeżywa przygody. i, i, i Coming of Age też. Powiedzi. Coming of Age też można powiedzieć jasne. I to się kończy na takiej nucie wznoszącej, że haha, ha, teraz, Times New Roman teraz dopiero będzie. <laughs> <laughs> Comic Sans. Teraz będzie się działo. I Zendaya mówi: O, to dopiero początek. I się, tak. się kończy, i sam myślisz: A! No tak. Natomiast druga połowa jest Ale... dużo bardziej skomplikowana, i, i w, zwłaszcza w książce to czuć w takim sensie, że Frank Herbert tak jakby się spieszy w drugiej połowie książki. Spieszy się aż do końca, tak jakby. Muszę to skończyć, po prostu jedziemy i bardzo dużo ważnych rzeczy dzieje się poza kadrem w książce, i się rzeczy, tam jest dużo różnych dziwnych wątków, jakby mm -hmm. to się wszystko dużo bardziej komplikuje. I też ta tendencja, tak jak pierwsza część kończy się takim wzniesieniem, to ta druga część niby kończy się zwycięstwem bohatera, ale z drugiej strony kończy o się nie. takim. Jakimś takim. No... Tu, w, w sensie filmie? Czy mówisz teraz o książce? Mówię o filmie o książce, no, ale w, w filmie to dużo bardziej. Wybrzmiewa. Nie, no, w filmie moim zdaniem się kończy tragicznie. No oczywiście. Prawda, że tak. niby prawda, bohater wygrywa, ale jakby przegrywa swoją duszę. Mhm. Po prostu nie wiem, czy on w ogóle jest człowiekiem po tym zakończeniu. No i to yy, o tym potem. Ja tylko chciałem o, o samym poziomie struktury, w sensie, mhm. że to jest po prostu ciąg scen, które się dzieją. To jest prawda. I też dość dziwne jest to, czy niespotykane, czy niespodziewane, że zaczyna się film, znaczy, po pierwsze, startujemy tak jakby w środku historii w zasadzie, więc ten, to wejście jest takie dość, o już się rzeczy dzieją i po prostu idziemy dalej. Tak. To raz. Dwa, fakt, to co mówię, że jest takie dziwne i niespotykane, to jest to, że przez Prawie że godzinę siedzimy w jednym miejscu, mm -hmm. potem przenosimy się na kilkanaście minut zupełnie gdzie indziej. Potem znowu wracamy do tego jednego miejsca. Mm -hmm. I to jest dziwne po prostu. Także znaczy, to jest niespotykane. Taki mały nazista się we mnie włącza, mały faszysta strukturalny, <laughs> że. Jak to? Ale jak to? Przecież to ty jesteś tą osobą, która zawsze mówi. Ale przecież dlaczego wszystko musi być zawsze tak samo napisane? I dlaczego musi być trzyaktowa struktura? A dlaczego musi być. To powinna się cieszyć i radować, że się film. Że film się ogląda, a nie ma struktury. A nie tutaj, że walczysz, walczysz o strukturę. Ja ci powiem, że ja jestem tą osobą przecież, która mhm. lubi mieć uporządkowane, uporządkowaną historię, trzyaktową strukturę, i uważam, że jak coś jest odstaje, to już mm, nie wiem wiadomo, czy to działa, czy to nie działa. A moim zdaniem, to tu działa. Ja się nie mogę doczekać, aż po prostu usiądę sobie i zbindżuję tą pierwszą i drugą część razem, bo, bo wydaje mi się, że to jest praktycznie jeden film. Tak, na dobrą sprawę. Ja w ogóle mam taką, taką myśl wyrażoną w filmobowych numerkach. Mm -hmm. Jakby obie części oceniłem na 8. Pierwsza 8, druga 8, ale mam takie poczucie, że razem to jest 9. <laughs> W sensie, że to, że to są części, które się sumują tak, w coś większego. Tak, mi się wydaje tak. I, I po prostu, no ja nie wiem, czy będzie trzecia część, czy nie będzie. Myślę, że będzie. E, mi się też wydaje, że będzie. E, pewnie na nią jeszcze trochę poczekamy, ale e, też mi się wydaje, że to, że, że to ja już jakby dostaniemy te trzy części, to to będzie jakaś zamknięta całość. Tak. No. Bo ja, ja muszę powiedzieć, że ja uwielbiam ten początek. Że my właściwie jesteśmy... Właściwie kończy się pierwsza i my zaczynamy... W tym samym miejscu praktycznie. Mm -hmm. I dosłownie, zaczynamy kilka dosłownie minut później, kilka minut później, godzin. tak. I jeszcze w dodatku zaczynamy długim ujęciem. Takim, że właśnie Paul, y, czani go skaże, że on spał, ale on mówi, że on nie spał, tylko miał jakąś tam wizję chyba swojej siostry czy coś takiego. Po czym jest jakby właściwie jedno ujęcie, gdzie, gdzie on się budzi, jest jakby taki, co się dzieje, co się dzieje, prawda? Ludzie na koni nie, niego się tam skradają, mówią, mu, że ma być cicho, i tak dalej. Matka tam mu sygnalizuje i to, jest, i to jest właśnie w jednym ujęciu zrobione. I, I przez zwłoki Jamisa poznajesz. Przez, że to, tak, że to, jest, że to jest dokładnie ten sam moment, i ty się czujesz jak on w tym momencie, mm -hmm. prawda? Że jakby hej, jestem teraz w kinie, jesteśmy wrzuceni jakby w ten świat znowu. Po prostu go. To, jest też taki ciekawy argument na obronę tej dziwnej struktury. To Michał Walkiewicz o tym powiedział, jak mówi się o tym, mm -hmm. rozmawialiśmy, że to jest też taka wypadkowa tego, że to jest druga część. Z drugiej części trylogii to są mm -hmm. zwykle te filmy, w których nic się nie zamyka, w których sprawy się komplikują po prostu. Tak. I a, aczkolwiek paradoks polega na tym, że to jest ekranizacja wciąż tej samej książki. Mm -hmm. I Denis Villeneuve domknie swoją trylogię ekranizując dwie książki, a nie trzy książki. Mm -hmm. Ale wydaje mi się, że to jest taki myk, dzięki któremu może udać mu się zrobić dobrą trylogię. Tak. Bo bardzo mało jest trylogii filmowych, które dowożą... Trzecią część. Zwłaszcza trzecia część to jest problem. A generalnie większość trylogii ma przynajmniej jeden słabszy film, tak sobie myślę o kilku filmach, kilku trylogiach z fajnymi trzecimi filmami, to jest to Toy Story na przykład, no albo, tak. albo Born, ale mm -hmm. to są akurat dwa przypadki trylogii, w których pierwszy film jest słabszy. A, no, no tak. Ale generalnie to ta trzecia to jest takie miejsce, gdzie, gdzie trzeba się potknąć. No Nolan z Batmanem na przykład ewidentnie się potknął. Ojciec Chrzestny, no. prawda. I wydaje mi się, że dzięki temu, że Villeneuve z pierwszego filmu zrobił dwa, a z drugiej książki, która moim zdaniem pod wieloma względami jest nawet lepsza niż pierwsza, mm -hmm. może domknąć tę swoją trylogię na, na takiej nucie wznoszącej jakościowo przynajmniej. Mm -hmm. Więc ja czekam bardzo na tego Mesja Duny. Wydaje mi się, że może być fajnie. Tak, ale Tym też... bardziej Chyba, że prosił o trzeci film, po prostu no, takim się nie, kończy no, to, to... Cliffhangerem tak, w zasadzie. No, dokładnie, dokładnie. To znaczy. Wiadomo, jeżeli też nie będzie trzeciej części, no to jakby okej, okay, prawda? Jakby to się gdzieś tam zamknęło, powiedzmy, ale zamknęło w smutny, w smutny sposób, mhm. ponieważ ten film jest dosyć, to znaczy, mimo że nie ma takiej klasycznej struktury, właśnie trzyaktowej, ma wielki finał. Mhm. On jest bardzo ciekawie zbudowany. Bo tak jakby odzwierciedla trochę pierwszy film. Są motywy, które są przeniesione z pierwszego filmu w drugi. Pojedynek na noży tak. jako puenta. No pojedynek na noży jako puenta, no to przede wszystkim. Ale nawet takie proste rzeczy jak... Na przykład scena z pudełkiem, uh -huh. prawda? To, że się to zaczyna od narracji kobiety, uh -huh. tylko tym razem innej kobiety. Uh -huh. Tutaj księżniczka jakby nas wprowadza w ten świat i mówi, robi uh -huh. nam ekspozycję bardzo ładną. No sam, sam motyw myszki pustynnej, która po prostu też urasta do jakby przecież pol. Zaczyna się nazywać myszka pustynna, mm -hmm. co jest idealne. Bo jak myślisz sobie o tym o to taki jest troszeczkę taką myszką pustynną, nam się gdzieś skrada. Ja troszeczkę myślę słodki. A, 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 a propos tej struktury no. tego takiego, zaraz, przepraszam, że ci mm -hmm. przerwałem. Ta architektura tego scenariusza, która jest taka duża, Ja też w Mówi się użyłem tego porównania, że tak jak w pierwszym filmie miałem wrażenie, żebym patrzył na jakąś po prostu antyczną budowlę, piramidę. Tak. To ten mi się wydał po prostu. Kupą cegieł. Kupą cegieł, bardzo ciekawych cegieł mm -hmm. i bardzo ciekawą kupą. Teraz I to, też ma, to też ma odbicie tego, co oglądamy w kadrze. W sensie architektura scenariusza, tak jak odpowiada architekturze scenografii. Że w, w pierwszym filmie mieliśmy dużo więcej przestrzeni i dużo bardziej. Architektury klasycznej no było, nie, a tutaj no... głównie siedzimy po prostu na pustyni, na pustyni w jaskiniach. Na w jaskiniach, no. no tak, 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 no rzeczywiście. jest generalnie ciaśniej i tak jakoś... Nie wiem, nie masz taki, miałem takie poczucie, po prostu ciasnoty wygląda instynkt. Trochę tak, trochę tak, e, zgadzam się, ale też e, wiesz, no jednak ta przestrzeń jest olbrzymia, ta pustynia jest wygrana. Uh -huh. Jest, jest. Prawda? To nie jest tak, że my tylko siedzimy w pomieszczeniach, jest dużo, dużo przestrzeni, jakby, ale rzeczywiście takie mam wrażenie, że więcej, więcej się działo w pałacach w poprzedniej e, uh -huh. części. I nawet te sceny w pałacu cesarza, to, to są bardziej sceny w jakimś ogrodzie, w jakiejś takiej, ta, ta sala tronowa to jest, nie wiadomo czy to jest sala tronowa, jakieś to wszystko jest mało spektakularne, jeżeli chodzi o tą, o tą budowlę. Ja, ja myślałam, że może oni pójdą jakoś bardzo, jakoś tutaj w jakiś taki eksces, że tam będzie pokazana więcej, więcej jakiś, nie wiem, przynajmniej ten właśnie pałac cesarski będzie jakiś taki, fajny, fajoski, no, ale, sobie pomyślałem, ale, że, że ta no. różnica w odbiorze może wynikać z tego, że pierwszą część po raz pierwszy oglądałem w IMAX-ie w trzecim rzędzie. Aha. Generalnie nie polecam, <laughs> chociaż w przypadku tego filmu sprawdziło się dobrze, bo wszystko, co jest w tym filmie spektakularne, a wszystko w nim jest, wydawało mi się jeszcze bardziej spektakularne. Ha. Ja widziałam ten film w IMAXie po raz pierwszy i mi się też podobało, więc. Ale pewnie nie siedziałaś w trzecim rzędzie. Nie, nie siedziałam w trzecim rządzie. tylko w rzędach 1-3. Nie. Ten pierwszy film jest taki prostszy, jest czystszy, jest... Mhm. Praktycznie się tam nic nie dzieje. To, to też żeśmy mówili w naszym pierwszym podcaście od Junie, że można to streścić w trzech słowach. Bohaterowie przyjeżdżają na planetę, zostają zaatakowani, po czym idą na pustynię, koniec. Jakby. I to jest jakby cały plot. Jednak tu się dzieje dużo więcej rzeczy, mimo że też tak w pewnym sensie, pierwsza połowa no to to jest pol. Montaż treningowy pola. Montaż treningowy pola, tak. Pol bawiący się na pustyni, chciałam jakoś jakoś Piosk tutaj. Pol w piaskownicy. Piosk, pol w piaskownicy no. ale, ale też trzeba po, przy, powiedzieć, że jest naprawdę dużo, dużo scen akcji. To nie jest tak, że tam się nic nie dzieje. No, zaczyna się od akcji, prawda? Zaczyna mhm. się od ta otwierająca sekwencja z tymi czarnymi, latającymi hakonenami. No przecież to jest to. Jakie to jest piękne. Jak w ogóle to jest zainscenizowane, jaki to jest pomysł z tym, jak oni spadają, prawda? Mm -hmm, to jest super. To, to jest tak przerażające z jednej strony, a z drugiej strony ty widzisz, że to jest jakaś zasadzka i że to właśnie tak pokazuje ci też sposób walki fremenów, że oni są sprytni, mm -hmm. że oni właśnie tutaj robią jakieś podchody i tak dalej. Nie rozumiem tylko, dlaczego Stilgar mówi. Zostańcie. Zostańcie, po czym. Wiesz, jak jeżeli by oni tam zostali, no to, no to byliby totalnie rozkwaszeni. Ale może to właśnie też o to chodziło, że Stilgart chce zobaczyć, jak oni sobie poradzą? Czy wiesz, może, że jak zostaną i zostaną zabici, no to problem z głowy? Nie wiem. To jest też dziwne, że Ferman nie chcąc się ukryć. Zostawiają ciało tego Gramisa jednak. Przecież to jest ewidentny dowód na to, że oni tam są gdzieś. Ale mi się wydaje, że oni nie to, że chcą się ukryć. Tak, że to jest Tak, że to jest. I tak, i potem tak jak widzisz, jakie są metody walki pola i fremenów, mhm. jakby jak atakują te kombajny, no to to też jest twierdź. Tu się chowają w piasku, tu gdzieś wyskakują, tam, tam są jakieś różne właśnie zasadzki. Też ta super scena, jak ten pierwszy atak Harkonnenów, co Raben nie wie, gdzie ma atakować, właśnie mm -hmm. to, to mówiłam o tym pilocie, który... Zresztą to jest fajna scena, bo oni tam lecą tym helikopterem, czy tym to czy jak to się nazywa? Mhm. I tam jeden, właśnie, wymiotuje tak, jak ze super. stresu, czy coś, i potem, wiesz, oni atakują. To jest w ogóle bez sensu, bo tam robią wielki dym i, i, i tak dalej. Potem, potem ci fremenowie są w stanie ich dużo łatwiej, jakby, mhm. w, w rozwalić. A świetna, to scena, piękna, tam wszystko jest piękne. Tam są takie pomysły wizualne, no po prostu. Jeszcze sobie myślę, że ten bałagan strukturalny tej części też odpowiada, tak jakby bałaganowi. W pewnym sensie moralnemu czy, mm -hmm. czy politycznemu, który się pojawia no. w tej części. Pierwsza część była prostą historią, bo to była po prostu prosta historia. Jeszcze nie było tylu ruchomych elementów uruchomionych. Ruchomych, uruchomionych, co mm -hmm. ja gadam. Tak, ehm, załatwiliśmy. Natomiast w drugiej części, no to się wszystko komplikuje. I na szczęście Villeneuve wychodzi obronną ręką z największej pułapki, jaką zastawia na niego Frank Herbert. Czyli. To jest coś, czego się bałem przed tym filmem, mianowicie tego, że Villeneuve da się porwać Dunie w złą stronę. Czyli? No, bo cały numer Duny polega trochę na tym, że to jest krytyka power fantazji, mm -hmm. ale większość ludzi lubi ją za to, że to jest power fantazja. Mm -hmm. Także to w obie strony można tak. powiedzieć. Można też powiedzieć tak, że to jest, to jest power fantazja z listkiem wsigowym, że niby jest krytyką power fantazji. Mm -hmm. Szklanka jest w połowie pusta albo w połowie pełna. Zależy może z, z której strony się ty, na to patrzysz. Ty oglądasz. Też wydaje mi się, że ja może wiem czego szukać po prostu, więc szukałem tego, szukałem tej krytyki w tym filmie i ją znalazłem, ale wydaje mi się, że ona jest w tym filmie. Ale mi się wydaje, że ona jest bardzo mocno zaznaczona no w tym filmie, właśnie poprzez postać Chani. Przede wszystkim, e, tak. Że, że my jakby jesteśmy, my patrzymy się na Pola i na tą sytuację trochę przez jakby jej pryzmat mhm. i to, że ona go kocha, ale nie uważa, że to, co on robi, jest dobre, no to to, to jest troszeczkę nasza też jako widzów mhm. odbiór tej postaci, prawda? Też, też dajemy się uwieść niemu, mhm. ale z drugiej strony widzimy, że to nie jest halo, co się z nim dzieje i te decyzje, które on podejmuje, to, to nie są fajne decyzje, mimo że to troszeczkę jest tak, że on nie ma jakby specjalnie wyboru gdzieś tam, bo wydaje mi się, że tu jest dużo takich znaków zap zapytania. Czy to jest jakby jego świadomy wybór? Czy on się daje wciągnąć w machinę tego świata i w ten system i w te pułapki zastawione przez, przez Bene Gesserit? Czy on po prostu chce tego? Czy on się okłamuje, że nie chce tego, a w gruncie rzeczy wie, że trochę musi? Co oni knują? Bo, bo zauważ, że jak oni trafiają pierwszy raz do tej jaskini Fremenów, to właśnie on się naradza z matką. Tak, i, zmienię zdanie i, w, tak. w trakcie. To o, jest też w pierwszym filmie, gdzie matka mówi: Jak pierwszy raz spotykają Harmenów tak. na pustyni, to matka chce uciekać z planety tak. i mówi: o Stilgar, wy tu pewnie macie jakieś kontakty, żeby nas wydobyć, mm -hmm. wydobyć za Arakis. Tak. A Paul mówi: Nie, 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 ja tu jestem, żeby Zostaje. zrealizować plan mojego ojca i tutaj tak. Desert Power będziemy tak, robić. Tak, Desert teraz. Power. No tak, a potem on, on jakby wykłada swój plan, który w gruncie mm -hmm. rzeczy się potem realizuje, prawda? Że on tutaj zakłóci dostawy przyprawy co spowoduje, że przyjedzie cesarz i on wtedy się zemści na cesarzu mhm. i, i tak dalej, wiesz, jakby sprytny plan. Ma ten sygnet swojego ojca na palcu, prawda, i potem jakby montaż treningowy, prawda, on się zaprzyjaźnia z fromenami, staje się gdzieś tam ich kumplem i towarzyszem broni i w pewnym momencie ściąga ten sygnet. Tak, motyw sygnetu. Tak, i mówi, że on już tak jakby nie, teraz on walczy z nimi o ich sprawę, prawda? I że on jest i to jest takie w sumie piękne i szlachetne i prawda, i to przez miłość, doczanie się, to buduje ładnie i tak dalej. No ale potem na koniec zakłada z powrotem sygnet i krzyczy, że I am the Duke of Arrakis, prawda? I wszyscy tam i ten, czyli tak jakby przyjmuje tą rolę na siebie z potem po, po to on ma też tyle imion w tym filmie, że jakby mhm. to, są, to jest jakby szereg różnych tożsamości, które on przyjmuje, albo których się wypiera, bo najpierw jest panem atrydą, tak. potem jakby wstępuje w szeregi fremenów, dostaje swoje fremeńskie imiona i jakby wypiera się tego swojego atryctwa, tak to tak. nazwijmy. Ale potem wraz z pojawieniem się Gerneja Haleka yy, i generalnie jakby, sytuacji, eskalacją sytuacji, tak. jakby zaczyna go kusić ta, to jego dziedzictwo i ta wizja zemsty. I to też ciekawie w tym motywie broni atomowej mm -hmm. jest pokazane, bo tam jest ta oczywiście skarbnica atomówek, którą Gerni mm -hmm. Haleck tam ujawnia, Hej, hej, ja tu mam atomówki. Tak. By the way, e, Deus ex, e, Deus ex machina, mm. deusex atomówka. Zwróć uwagę, że kiedy oni idą do, tego, do tej zbrojowni, to żeby otworzyć te wrota, tak. tam jest oczywiście czytnik DNA, i on wkłada rękę w takie. Maluchy. Takie jakby pierścienie właśnie, tak, nie? Pierścienie władzy. I wydaje mi się, dokładnie uh, uh, uh. tak, wydaje mi się, że to jest jakby powrót tego motywu sygnetu. Tak, tak. I potem pod koniec on oczywiście zakłada ten sygnet tak. jakby na powrót y tak. Zostaje, a czyś tak jakby łączy te wszystkie swoje tożsamości, tak? No to jest, bo Paul, ja już jestem jest, polmie pol, 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 batryda, i tak, tak. I teba, tak, tak, no tylko, że jest to pytanie, czy to jest jego droga, którą on przychodzi, czy on właśnie się okłamywał, czy mhm. on cały czas to miał w tyłu głowy, że on jednak musi coś tam, prawda, bo on jednak bardzo mocno odpiera tą drogę, którą mu Jessica wyznacza, prawda? Mhm. I że krzyczy na nią, że, że to nie jest nadzieja to, co ty robisz, tylko. Bo ich zniewolnić przez to właśnie, przez jątrzenie tej, pocycanie tej legendy. też dla osób, które mówią, że w, mm -hmm. tego filmie, że w pierwszym filmie tego nie było to powiem im, że nieprawda. W pierwszym Było. filmie są co najmniej trzy sceny, w których ten wątek jakby dystansu, pola do, tak. do tego, w co on jest wmanewrowany się pojawia. I pierwsza to jest ta scena po tym po teście pudełka, mm -hmm. gdzie jest taka scena, że on stoi w takiej gle z matką i jakby tak. to już sam język opowiadania kamerą pokazuje, tak. że oni są jakby oddaleni od siebie. I on mówi, a, że wy mnie tu chcecie kontrolować, że to mm -hmm. wszystko bene i tak dalej. Potem mamy tę scenę, kiedy oni lądują po raz pierwszy na Arakis, tak. i tam stoi ten, stoi ten tłum ludzi, którzy mówią Liza Nangai, Liza Nangai. I pyta matki, tak. co to jest i matka mówi, że to jest przepowiednia. A on mówi, jaka przepowiednia? Wy tu zaszczepiliście to mm -hmm. wierzenie, żeby nimi kontrolować. I potem jest ta scena wizji w namiocie, gdzie on ma wizję siebie tak, jako tyrana z przeszłości tak. i mówi, war in my name. Tak. I też on jest jakby raczej przerażony tym, co go czeka. Więc ten wątek jakby wahań, tak. hamletyzowanie się, Pojawia Polic. przez cały film, ale z drugiej strony jest takie poczucie, że to jest. Nieuniknione. Pytanie, czy to jest nieuniknione, właśnie. No więc właśnie o to chodzi, bo, bo to jest właśnie bardzo ciekawy pytanie, które zadaje ten film, prawda? Bo tak jak powiedzmy, pierwszy film można było powiedzieć, że analizuje strach, mhm. jakby to, to, jak strach rządzi światem, to to można powiedzieć, że analizuje jakby władzę, mo motywy władzy. Czy ktoś, kto ma władzę, no Paul tam mówi, kto, kto ma władzę nad, nad przyprawą. Zresztą to jest pierwszy tekst filmu, prawda? Ten, kto ma nie, władzę... Nie, pierwszy tekst filmu jest brub, 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 brub. Co się tłumaczy? Kto ma władzę nad światem? W sensie, kto ma władzę nad przyprawą, ma władzę nad światem, prawda? To ten facet, co soli z łokcia, nie? to, to jest... Powinien być królem świata. Na pewno. Okej. Okay. Czekaj, bo teraz mnie rozpraszasz. Przyprawa, władza nad światem. No, w, w każdym razie, że to jest. To jest film o tym. No i o przeznaczeniu. Tam jest taki tekst, gdzie Garni Halik w pewnym momencie mówi do Pola. Nie trzeba być prorokiem, żeby widzieć, że wo wojna nadchodzi. I, I to jest pytanie, kto? Jakby czy po prostu. Kura, czy jajko? Kuracz jajko, dokładnie. No. no to jest też tak, jak przed chwilą powiedziałem o hamletyzowaniu, bo mm. to też można się napiąć i tutaj szukać Szekspira, bo to jest też tak. No. Dużo jest takich hamletycznych wątków. Mm -hmm. Mamy ojca, syna, który się mści za śmierć ojca. Mamy właśnie bohatera, który się bardzo waha. Mamy ten pojedynek, jakby dobrego syna i złego syna, mm -hmm. gdzie mamy Hamlet kontra Fortinbras, mm -hmm. mamy Paul kontra y, y, Feydrauta. Ale z drugiej strony jest dużo takich magbetycznych wątków. Mm -hmm. I ten wątek, właśnie, czy przepowiednia go do tego popchnęła? W sensie, czy gdyby on nie usłyszał przepowiedni, to czy by to zrobił, tak? tak. Jakby kura czy jajko. Tak. No jak mówimy o Macbecie, to możemy się jeszcze tutaj pobawić, że Jessica, czy to jest Lady Macbeth w tej no, czy, historii? Czy, czy Mamy to jest, wiedźmy oczywiście, to Ben jest, Tak, czy to właśnie czy, właśnie, czy Jessica jest wiedźmą, czy, czy, czy Lady Macbeth. No ale tutaj o y tym kurak, czy jajko przede wszystkim, tak, to, to chciałem podkreślić. Tak, tak, to jest właśnie to um, pytanie, które zadaje ten film e, i które do, obraca jakby w każdą stronę, prawda? Bo z trzeciej strony Fremeni naprawdę są zniewoleni. Mm -hmm. Ich planeta jest okupowana przez obce siły, i oni chcą, chcą ich się pozbyć, no, chcą być wolni i chcą mieć ten swój raj, prawda? Tą swoją zieloną planetę, bo póki okupanci są na planecie, no to i chcą e, przyprawy, no to oni nie, nie mogą mieć oceanu, prawda? Mhm. Tylko muszą mieć pustynie. Więc ta ich walka jest prawdziwa. Pytanie, czy takie przepowiednie dają nadzieję i mhm. dają siłę do walki? Czy tak jak mówi Czani, to powinien być ktoś z nas, że to, to tylko z nas zniewala, prawda? A nie pozwala nam jakby działać samodzielnie i sta stanowić o sobie. To jest właśnie, wracamy do tej szklanki w połowie pustej, tak. w połowie pani. Można powiedzieć, że to jest kłamstwo. I z samej natury tego, że to jest kłamstwo, to jest złe. A z drugiej strony można powiedzieć, OK, to jest kłamstwo, ale to kłamstwo daje ci siłę, na przykład, mm -hmm. nie? Tak. I dzięki temu Duna jest opowieścią o tym, w jaki sposób religia jest kreowana, wymyślona. To nie żaden Bóg stąpił z nieba i tutaj skazaną spisać tak. kamienne tablice, tylko ktoś to wymyślił, żeby móc innymi kontrolować. Ale z drugiej strony. Jakby Daje to, nadzieję. to działa w drugą tak. stronę, w sensie, że ta wymyślona bajeczka pozwala wpływać na rzeczywistość hmm. i kreować ją. Hmm. No, ale jest też taki ciekawa... problem, w którym hmm. momencie. Bo to jest, to jest opowieść o polu, który postanawia pojechać na tej fali, tak jakby, hmm. ale jest taki moment, że ten ogon zaczyna kręcić psem. Tak. Chociaż Albo inaczej, albo to jest tak, że Pol sobie uświadamia, że on nie jest, on nie jest psem. On hmm. nigdy nie był psem. On jest po prostu ogonem, którym przez chwilę się udało kręcić psem. To jest trochę tak, że on jakby wykorzystuje te fale i tę opowieść o, o wybrańcu do własnych politycznych celów. interesów tutaj tak. bezpośrednich, ale kiedy już wprawił tę maszynę w ruch, to nie jest w stanie jej zatrzymać. Że po mm, prostu logika tak. sytuacji jest taka, że musi, musi prowadzić go dalej, i on jest jakby więźniem, więźniem, więźniem przepowiedni, którą sam, sam tak. może nie on ją stworzył, tak, ale, ale która ale... została stworzona i z której on skorzystał, wiedząc, że jest to przepowiednia, ale w którymś momencie to zajechał tak, za, na tyle daleko, że on. No, nie mógł już powstrzymać tego, co wprawił do, w ruch. Tak, do, dokładnie. No, to, jest, to jest jego konflikt w tym filmie, prawda? Mm -hmm. On nie chce pojechać na południe, bo on wie, że jak pojedzie na południe, to, to puści w ruch tą maszynę i tego się już nie da zatrzymać, mm -hmm. prawda? No i straci czani, straci wszystko to, co miał, ale. Wydarzenia na niego, czyli ten atak Harkonnenów na, na, na północne jakby tam siedziby mm -hmm. Fremenów, czy jakby spotkanie Gerniego i odkrycie nuklearnych bomb, mm -hmm. jakby powoduje, że no jakby, no już się nie da zatrzymać pewnych rzeczy. Czy to jest też coś, co można wykorzystać jako wymówkę, w sensie skrytykować no więc właśnie jako wymówkę? Tak. To, bo to, nawet czani to mówi, że tak. o, sytuacja jakby tak, nas no, przerosła. Tak, tak. I... A potem jest a a, sprawdzie. Okej, okay, to zostanę dyktatorem, tak, no. dobra. <laughs> no tak, no sytuacja tak. nie przerosła. <laughs> Muszę zostać ludobójcą. Tam jest ten, też ten, ta wymiana z tym cesarzem e, zdań. On mówi, dlaczego zabił jego ojca? Mhm. Bo jego ojciec był słaby, bo mhm. miał serce i był słaby. I ty patrzysz się na pola w tym momencie i ty widzisz, że on jest słaby, ale on też nie ma serca. Więc to jest takie smutne, bo on jakby znalazł tą swoją drogę, o której mówił, ojciec mu opowiadał, mhm. prawda? Bo w pierwszej części ojciec mu mówi. Że on też nie chciał rządzić. On też nie chciał rządzić, on chciał być pilotem, ale w pewnym momencie, no jakby, przychodzi moment, w którym on musi odpowiedzieć mm -hmm. na, sobie na pytanie, prawda? Czy chce rządzić, czy nie chce rządzić, prawda? I, a jak on mówi, a jak odpowiem nie, no to i tak będziesz fajny, mówi dobry tata. <noise> I to też masz takie ciekawe, ciekawe dwustopniową sytuację, prawda? Bo w tym momencie, kiedy Paul ściąga ten sygnet z ręki, I to on mówi, o, znalazłem, znalazłem swoją, drogę. swoją drogę, tato, i tak dalej. I to, I to jest takie piękne i takie miłe. No i tu taczanie piękne niskie słońce podświetla piaski pustyni w piękny sposób. Wszystko jest takie miłe i oni sobie tam w, nami w namiocie się miziają. Uroczo. I wierzę o tym, że to po prostu absolutnie nie może trwać. Bo to jest też taki zarzut, który się często pojawia pod adresem Diony. Że to jest opowieść o białym zbawcy, tak? Że tutaj tak. mamy białego kolonizatora, który przyjeżdża do jakiejś rdzennej ludności i ją wykorzystuje i zostaje sobie dyktatorem i hura. I tak, to jest taka opowieść. Tak. Natomiast pytanie jest takie czy, czy Duna to tematyzuje? Tak. I to jest to, czego się bałem, że, 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 że Wilne w tego nie dowiezie, że po prostu da się porwać tej power fantazji, i mi się wydaje, że, nie, że udało mu się oddać skomplikowanie tej historii. Tak. Przede wszystkim. Dzięki portretowi Fremenu w tej tak. książce i postaci Czani, zwłaszcza. Czani i jej konfliktowi z, z mm -hmm. Stilgarem, mm -hmm. bo, bo też tak sobie myślę, jak oglądałam ten film, i była ta scena przemowy Paula, i ja miałam ciarki. W sensie, że było takie. Tak. Właśnie, właśnie na tym polega ten problem, właśnie, że trudno się temu nie dać tak, porwać. I, i ty właśnie, to oglądasz i po prostu ale, ale mi się chcesz wydaje, wiwatować że... Magdi, a zarazem jesteś przerażona tym, tak, że chcesz to Ale zrobić. właśnie to jest specjalnie tak zrobione, mm -hmm. że to pokazuje, jakie mm -hmm. to jest łatwe dać się porwać charyzmatycznym przywódcom mm -hmm. e, i jakiejś ideologii. Że to jest po prostu kroczek do tego, żeby właśnie mm -hmm. skandować. Śmierć wrogo. No, dlatego wydaje mi się, że tak jednoznacznie Harkonnenowie są tutaj kodowani jako na ziole. Ty no. masz też sceny tych ich wieców, jak Fejdrauta wyrusza, tak. tutaj poprawić sytuację na Arakis. To przecież to są jakby przeklejki niemalże z triumfu woli Aha. dla no, szczególnie oni są wszyscy biali, jeszcze zresztą tak monochromatyczna sekwencja, pewnie mhm. dojdziemy do tego, jak to jest piękne. Tak, ale chodzi mi o to, że, okay, tak. że mamy Harkonenów, tak. ale to są przecież czarne charaktery, wiadomo, z źli na ziole. Tak. Ale potem w zasadzie Paul powtarza wszystkie Wszystkich... ich gesty, łącznie z tym, że na końcu jego legiony ruszają podbijać świat tak. w taki sam sposób, w jaki Harkonenowie wcześniej ruszali. Tak. I tak. on nawet mówi po tym, jak już pije swoją niebieską wodę i mówi: Musimy stać się jak Harkonenowie. Tak. Zresztą dowiaduje się, że w... jest Harkonenem. Jest Harkonenem. I jest ta scena ważna z Imperatorem na końcu, w którym on każe mu całować sygnet, Prawie tak samo, jak wcześniej Fejderauta każał Rabanowi całować swoje buty. Tak. Więc wydaje mi się, że to są to takie komunikaty, które wysyła do nas Danny. Patrzcie, patrzcie uważajcie tak, to komu nie jest, kibicujecie. Nie? To nie jest tak. I, I tutaj też jakby wielkie plusy dla gry Timiego, ponieważ on naprawdę dowozi okrutnego, paskudnego typa. To znaczy, ty, ty widzisz, że on nie ma serca, już jak to powiedziałam. Jakieś ludzkie. Ale to te złe oczy odruchy... Timiego pomagają. Tak, no pomagają, no jakby tak. Już mówiliśmy o złych oczach Timiego. <laughs> no tak, Timi urodził się, żeby grać takie role, żeby grać wrażliwych chłopców, którzy z zewnątrz wyglądają słodko i krucho i milutko, a w mhm. środku są po prostu okrutni i. I twardzi, jak skała. I tutaj on, mam, mam wrażenie, że tak, jakby tam nie ma. On, on jeszcze patrzy się na tą czani. Tak? To, to są je, takie ostatnie. W tej, chodzi mi teraz o tą salę mhm. y, tronową, i tam o tą finałową, jakby rozmowę i rozgrywkę. I on jeszcze rzuca jej takie spojrzenia. I ty myślisz sobie, no tak, jeszcze tam on, on jeszcze jak się, łapie się tej, tej, tego człowieczeństwa w sobie przez sekundkę, jakby łapie się tego. Tak jakby czani czuła na końcu, że ona jest listkiem figowym, tak. też dla niego samego, tak. nie? że jeśli czani przy nim zostanie, to on sam ma pomyśleć, ok, jestem imperatorem, ale czani mnie kocha. Tak, ale czani w tym sensie nawet nie, musi odejść tak. w pewnym sensie. Tak. Tak, no i, nie, no, nie, no i tutaj też tak gra i jest po prostu cudowna. Jak te, te jej wszystkie reaction shoty na to, co się dzieje. Jak jej tam powieka drga tak, na końcu. Jak on proponuje małżeństwo prawda, to wtedy. Z, po, z Florence Pił i ona jest po prostu taka. Widać, jak jej się serce łamie. Ale ta, ta scena wcześniej, jak on do niej mówi też, że będzie ją kochał do mm -hmm. momentu, kiedy nie będzie oddychał i ona też już wie, że to nic dobrego. To nie jest dobry tekst. Tak, ale też mam taką właśnie refleksję na temat tego tekstu z kolei, przecież on umiera de facto, prawda, on mówi jej, jakby w tej scenie miłosnej Będzie tam mają, będę cię ko kochał A. do śmierci, do, do ostatniego oddechu, mhm. prawda, i potem ona tam na się nad nim podchyla i on mówi, on nie oddycha, on nie mhm. oddycha, no więc czy to, wiesz, dlatego ja na przykład tak to zinterpretowałam, że to jest jakby jego śmierć jako człowieka. Ty bardziej, że Szalemet zupełnie inaczej tę postać, przed i po. Tak. Ma też inną fryzurę, po. Jest taki bardziej uczesany, jakby nie wiem, czy do tyłu, tak. Tak, zakrzesany na imperatora. Zakrzesany na dyktatora. I zaczyna wtedy już krzyczeć na wszystkich, i chodzi takim dziarskim krokiem. Tak, tak, tak. Ale czekaj, bo my zaczęliśmy od fremenów, do tego jeszcze dojdziemy. Mówiliśmy o skomplikowanym portrecie fremenów, i to jest absolutny update względem książki. gdzie W książce fremeni są raczej po prostu monolitem. Oni są ludem gotowym do bycia tak. wykorzystanym przez, e, przez pola. Natomiast tutaj, przez to, że mamy ten konflikt postaw, to od razu sytuacja się robi ciekawsza. To raz. Udaje się uciec od tej łatki opowieści o White Saviorze, tak, no czyli tak. e, No i z jednej strony mamy tych fundamentalistów z południa, tak, których e, symbolizuje Stilgar, a z drugiej strony mamy to młode pokolenie, e, które nie chodziło na religię. <głos> <głos> tak, Zendaya i jej tak. koleżanka Shishakli. No i to super pracuje. Tak, tak. To jest świetne, no bo właśnie, nie ma, nie ma tego monolitu i oczywiście, że nie ma, prawda? Jest olbrzymia planeta i rozumiem, że ci z południa mają, wygląda na to, że oni mają tam gorsze warunki do życia, więc wiadomo, że. Trudne warunki konserwują. Konserwują, tak. No, nawet ktoś mówi wprost. Nie pamiętam, czy to mówi Irulan, czy to mówi Jessica, czy to mówi mm -hmm. ktoś czy Ktoś mówi... mówi Baron. Ktoś to mówi w którymś Aha. momencie w filmie. No. Więc widzisz. Ale... Że ta wiara jest silniejsza, bo oni tam nic nie mają, tylko piasek. Tylko, no, to jest, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że to, co mi się tak strasznie podoba, że ta ilość czasu, jaka jest poświęcona do, do, do przedstawienia, jakby w ogóle fremenów, jako, jako ludzi i ich różnych, właśnie, rytuałów, no ten pogrzeb, rytuał pogrzebowy, mhm. prawda? To, to, jak oni się pozbywają ciał, tych wrogów też, mhm. prawda? Ich sposoby walki, to jak potem po walce sobie siedzą i piją, czy tam, nie wiem, gryzą jakieś korzonki, czy co oni tam robią, Coś piją tam gryzą, herbatkę. Tak. tak, no w każdym razie to, to, to nawet nie musi być wytłumaczone, co oni robią, natomiast to jest takie fajne, że czy te wierzenia różne, prawda? Czy te właśnie jakieś dzieci tam, które biegają. I, I przez to sobie myślisz, tak, to jest, to jest skomplikowane społeczeństwo, które ma właśnie swoją, swoją kulturę i to jest ciekawe. Bardzo mi się podoba ten świat. To jest fajne, też to scena, jak Jessica idzie się napić niebieskiej wody mhm. e, i wszyscy fremeni czy fremenowie czekają pod jaskinią. E, mhm. I Zendaya siedzi tam ze swoimi koleżankami i tak się trochę podśmiechują. Mhm. I Paul tak stoi, tak jakby to jest taka, taka bardzo korytarzowo-podstawówkowa energia tak. tam jest, że to są kul dzieciaki tak. i on tak jakby, co tam robicie? <laughs> oni tam się podśmiechują do siebie. Yeah. Nie twoja sprawa. Nie twoja sprawa, no. Tak. Nerd. No i oczywiście Stilgar, który mm -hmm. też super jest to, że tę postać udaje się wygrać A zarazem jako comic relief, Tak. a z drugiej strony... Zupełnie nie komik relief, w sensie to jest też przerażające, tak. to jak bardzo on jest zaślepiony swoimi wierzeniami. Zresztą jest ta śmieszna scena, w której on idzie jakby argumentować za tym, żeby Jessica i Paul zostali w szeregach Fremenów i próbuje przekonać taką starszyznę jakby tak. plemienia do tego i oni mówią, o, Stilgar, ty znowu sobie znalazłeś jakiegoś tak. wybrańca. Tak. I to ci fajny kontekst dla tej postaci buduje, że masz takie, masz wtedy świadomość, że on po prostu on jest skazany na to, żeby uwierzyć, tak mm -hmm. jakby, bo on tak bardzo chce uwierzyć, że. Zresztą on sam to mówi do Pola, że Pol tak. mówi: Nie jestem wybrańcą. on mówi: To mnie nie interesuje, co ty mówisz, tak. bo ja wierzę, że jesteś. Tak, to, to mu z jednej strony daje siłę, a z drugiej strony go oślepia, prawda? Ja. Ale jeszcze do tego comic reliefu chciałabym wrócić, że on to jest po prostu, to jest tak wielowymarowa postać, właśnie mhm. przez to, że on, on ma jakiś taki dystans, przecież, jak, jak mówi Polowi, że ma iść na pustynię, uh -huh. prawda? Wysyła go tam na pustynię i tak o mówisz. Tych tu, masz, jakichś, tak, tak, tu masz, tak, nie rozmawiaj z dżinami, ale później mówi haha ale rzeczywiście nie rozmawiaj z nimi, prawda? Albo tam mówi, jeszcze jest taka scena, że mówi, a no i uważaj na te gosienice, uh -huh. prawda? Nie te, nie te duże, one są ok, tylko te małe i pokazuje, <laughs> ręko ma taką olbrzymi, olbrzymie coś i, <laughs> i myślisz sobie, -uh. Albo jak Pol się wypiera bycia prorokiem i Stilgar tak. to interpretuje oczywiście to, na jego korzyść, tak, tak, to mówię, jest... O, wiadomo, że prorok będzie skromny. Tak, skromny to jest, jest scena jak kurde z żywotu Briana, a tam jest <laughs> po prostu tak, nie jestem prorokiem, tylko prawdziwy prorok powie, że nie jest Mesjaszem. Dobra, jestem Mesjaszem, a nie mówiliśmy, więc, więc wiesz, więc to jest taka... To jest to scena nadawania imienia, gdzie Paul mhm. wybiera imię Mładli tak. po tej myszce pustynnej. Wszyscy się śmieją, że o, myszka, myszka. A Stilge zaraz też to interpretuje w taki sposób, że jak najbardziej na korzyść tak. teorii, Was. że on jest prorokiem, mówi, że, że nie Was. dość, że, że Młod to jest bardzo taka zaradna myszka pustynna, która sama sobie produkuje wodę, bo i tam się skrapla tak. na łóżkach. Widzimy to w pierwszym filmie zresztą tak. bardzo dokładnie. Ale to jest też nazwa jakiegoś tam gwiazdozbioru, który mhm. wskazuje drogę itp., itd. On po prostu aż się prosi, żeby mu dać tylko tak. jakieś tak. fakty, które on może bardzo chętnie zinterpretuje na własną korzyść. No też, przecież on szantażuje Jessica, żeby została mhm. tą matką wielebną. On mówi, że albo zostajesz matką wielebną, albo jesteś bezużyteczna i jakby spadaj na pustynię, po co nam jesteś. Więc, więc tutaj też jest tak jakby ta kwestia tej przepowiedni, na ile kreujesz własną przepowiednię, no. mhm. No, to też nawet można powiedzieć, że Jessica sama się wpędza w pewną pułapkę, tak jakby idąc mm. te przepowiednie. Tutaj musi dokonać tego kroku. I to jest też taka przemiana, że mm -hmm. tak jak Paul po, po napiciu się wody jest już kim innym, to Jessica też, też. tak jakby się prostuje. W takim sensie. Kończą Właśnie się to wątpliwości, jest bo Jessica w pierwszym filmie jest taką bardzo rozedrganą postacią, która jest silna, ale bardzo musi sama siebie przekonać, no powtarzając tak, no. sobie te mantry o, o, o strachu, żeby móc cokolwiek zrobić tak. i kiedy trzeba, oczywiście jest bardzo sprawcza i tak dalej, potrafi mm -hmm. tam zaatakować no Stilgara jakimś tak. karatę albo w, w głosem zrobić tam co trzeba. Natomiast po wypiciu się wody nie ma już absolutnie żadnych dylematów niemal. Tak. Nie jest taka, teraz będę zła. No właśnie tak, właśnie takie moje pytanie, <grystam> co ona. No małe dzieci. <grystanie> <grystanie> tak. No jest moje pytanie, co knuje Jessica. Jakby ta pierwsza wersja ich planu jest taka, zemsta, prawda? Ona zresztą nawet mówi, że twój ojciec nie wierzył w zemstę. Mhm. Paul mówi: Ja wierzę. Teraz nawiązuje do tej rozmowy pierwszej mhm. w, w jaskini. Potem właśnie już po, po napiciu się, to ona jest bardziej knującą po prostu, jakąś okropną... Nie picie e, niebieskiej wody. Nie... <grym> tak. Energetyki chyba tak. jakieś. <grym> tak. tak, no I, i też tak sobie myślę... Na ile ona chce, bo na początku ona chce chronić swojego syna, prawda? Mm -hmm. Jako matka. A teraz jest pytanie, na ile się włącza ten jej trening jako, jako wiesz, zakonnicy złej. Bo to że jest ta rozmowa o wodzie. O, mm -hmm. Jak Paul pyta, czym jest ta woda, on mówi: O, to jest woda, tam dostanę pamięć wszystkich poprzednich matek. Tak. Pol mówi, że to niebezpieczne. On mówi: To jest śmiertelne dla mężczyzn. Tak. Po czym pije wodę i pierwsze co mówi do pola: To się napi wody, musisz się napić, <laughs> będzie super. To jest jak takie narkotyki. Wiesz? <laughs> Twój kolega z Próbował narkotyków po raz pierwszy mówi, ej, było super. No tak, no i ona też jest bardzo smutna na początku, prawda? Bo mówi, że cały ból, i wspomnienia, i, i, i całą przeszłość będzie miała w pamięci, że to jest ciężar. Mhm. A potem jest taka Mhahaha. tak, wykorzystajmy małe dzieci. Tych sła słabych na początku. No, no i Rebecca Ferguson no, po prostu jest wspaniała tutaj. Mam wrażenie, że ona ma mniej do grania niż w pierwszej tak. e części. Bo w pierwszej części to była, ona była jakby po prostu jedną z głównych takich postaci. E tutaj, tutaj jest troszeczkę bo boczna. W tym sensie, że jej się po prostu też kończą dylematy. Tak. To też z tego wynika, że ona w pierwszej ćwiartce film, filmu podejmuje decyzję teraz będę taka i potem już taka jest. Tak. Tak. Potem już stoi tylko w kącie i się złowieszczo patrzy. I mówi. patrzy i gada do siebie, co jest dosyć creepy, jak gada do tej córki. Też, też to jest komiczne czasami, prawda? Jak ma, to, jak ma tą rozmowę z Polem. A powiedz e, jej, że... A, a ona jej... mówi, że... To tak, <laughs> tak. jak kłócący się rodzice, przez tak. dziecko trochę. nie. <laughs> tak. Powiedz mamie, że... I co ona teraz hmm. mówi? Pyta się Pol. No właśnie to, jest jeden z takich, to było jeden z takich wielkich pytań przed tym filmem. Co Villeneuve zrobi z postacią Ali? Ali, która w książce się rodzi i jest mm -hmm. po prostu gadającym bobasem. Zresztą widzieliśmy to w filmie Linka, Tam tak. mamy. skripi dziewczynka. Mamy creepy dziewczynkę. I to, że ona jest creepy dziewczynką, jest też ważne w, w, w późniejszych scenach, bo w książce oraz w filmie Lyncha również, to Alia zabija na przykład mm -hmm. Barona. Zabija go zresztą gom -Jabarem. I to, że Alia zabija Barona też ma znaczenie dla, dla tego, jak się toczy historia dalej w kolejnych książkach. Mm -hmm. No tutaj tego nie ma. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak ważne. I wydaje mi się, chociaż miałem wątpliwości, czy to nie jest aby jakieś takie konserwatywne, światopoglądowo bardzo tak pro-life, że, że tutaj mamy rozmawiający płód. Tym bardziej w kontekście poprzednich filmów Wilnewa, mm -hmm. w których taki konserwatywny rys jest dość silnie widoczny. Tak. Zwłaszcza Blade Runner 2049, no. gdzie to ciąża jest wyznacznikiem człowieczeństwa. Tak jakby. Tak, Androidy marzą niegładnie. o tym, żeby tak. móc się rozmnażać, bo dopiero wtedy będą ludźmi. Co w zasadzie jest kuriozalne, bo to nie tylko ludzie się potrafią rozmnażać przecież. To jest gaz. a co z ludźmi, którzy na przykład nie mogą mieć dzieci, no co znaczy, że nie są ludźmi, więc jakby ha. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że to jest fajne wybrudnięcie z tej sytuacji, bo ja nie wiem, czy... Jessica rozmawiająca ze swoim brzuchem nie jest, aby bardziej creepy niż, no creepy. niż, niż gadające, gadający Bobas. Byłby. No, Gadający Bobas też jest creepy, ale to też jest pytanie, czy robią po prostu Bobasa, czy, czy wiesz, czy jakiegoś CGI Bobasa, że może jakby dobrze, że uniknęli mhm. całej sytuacji z jakimś dziwnym dziecięcym aktorem. To w Zmierzchu cztery, jest taka scena. No, tam, wiem. Jest, tam jest to nie, dziecko, które ma naklejoną twarz cyfrową. Przestań, przestań w ogóle przywoływać ten film, jakby nie. Odmawiam. Plus, jakby ten argument pro-life można też odbić w ten sposób, że przecież ona się napiła dziwnej wody, nie? No I tak. Tam się dziwne rzeczy dzieją, to nie jest normalna sytuacja. To nie, nie jest normalna sytuacja. A trzecia rzecz jest też taka, że tym mniej komplikuje. prawda? Tak, że tak. tam i tak jest wystarczająco dużo postaci, żeby jeszcze wprowadzać dziwnego Bobasa. Też mi się podoba, że to jest bardziej skondensowane w czasie. W mhm. tym sensie, że bo z tak tego, w książce, co oni pamiętam. Chyba dwa lata tak, na tak, 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 tak. A tutaj jest bardzo fajnie to, że, że po prostu wiemy, ile to chwano tyle, ile ciąża, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. To też mm. fajnie działa w takim kontekście kina science fiction, bo tak sobie myślisz, tutaj płód jakiś gadający, dziwny płód, kosmiczny płód, i myślisz zaraz, odesja kosmiczna, mm -hmm. która z kolei prowadzi do, taki był dziwny spot, którym David Fincher wypłynął, spot z palącym dzieckiem był kontrowersyjny w Aha. swoich czasach. Tak, to była taka reklama an antynikotynowa. Aha. Mieliśmy Bobasa, właśnie z papierosem. Z kolei, I to z kolei był spod, który trochę zainspirował taki słynny teledysk grupy Massive Attack Job, okay. gdzie mamy też jakby świat z punktu widzenia okay. płodu. Więc to się jakoś ładnie wpisuje w też taką konwencję dziwnych płodów z historii kina i z historii tak. podkultury generalnie. Toż, mm -hmm. Kiedy ujawniono, że Ania Taylor Joy gra Alię, jest, że nie ujawniono, że Ania Taylor Joy gra Alię, ujawniono, że Ania Taylor Joy gra kogoś, ale to była jedyna w zasadzie. Możliwa. jedyna Jedyna możliwa opcja. To też sobie myślałeś, a może czy oni nakleją twarz Ania Taylor Joy na jakiegoś Bobasa. No nie, ale to jest spoko, że tam ta Ania Taylor Joy. Y się pojawia w jednej scenie, chociaż lepiej byłoby, oglądasz... jakbyśmy nie wiedzieli tego. I jakby po prostu... Zaskok jakby sorry, jakby ja rozumiem, że Ania Taylor-Joy chciała być na premierze filmu, w którym zagrała w jakiejś dziwnej sukni. Fajnie wyglądała, plus dla niej e, i tak dalej, ale mogła sobie tak po prostu przyjść. Pamiętasz, jak Matt Damon w Interstellar się pojawił? Nikt nie wiedział, że jest Matt Damon w Interstellar. Mm -hmm. Po czym nagle wychodzi jakiś facet z kapsuły. A, I, ja I pamiętam sam, się zdziwiłem. Pamiętam, że powiedziałem to na głos. Czy to jest Matt Damon? <noise> to Matt Damon. I to jest fajny efekt, tak. jakby w, w czasach, w których mało co udaje się ukryć tak. w sekrecie. Tak, więc jak im się udało to ukry utrzymać w tajemnicy, to może byłoby fajnie, żeby po prostu nagle. Ania Taylor Joy, ale ania Taylor Joy po prostu nie mogła się powstrzymać. Ona od teraz będzie grała już tylko w filmach, w których akcja dzieje się na pustyni. Myślisz? Tak, bo w, przed Dioną leci zwiastun Mad Maxa przecież i tam też masz. A, też o, może... Anię Taylor Joy. A, no tak, też jest na pustyni. Tak, no ale nie ma tak zwiedznych ubranek, więc yy, no nie wiem. Ja lubię Anię Taylor Joy bardzo się chętnie. Yy, chcę, żeby była w trzeciej części, może nie jako Bobas. Tylko jako kobieta. Nie no, ale ja w, w, w drugiej książce już jest dorosła. O, więc... myśli, że będzie mini dygresja, przeskok? Jakby, jeżeli zrobią trzecią część, będzie przeskok. Znaczy, musi być, bo Ania Taylor Joy musi już być Anią Taylor Joy. Ale może Ania Taylor Joy być na końcu, a na początku wie. Nie, no, Ania Taylor Joy jest jedną z głównych postaci w, dru w drugiej książce, Aha, więc okay. to, z, nie ma wyboru. Znaczy, okay. akcja drugiej książki dzieje się bodajże 12 lat później. Uh -huh, uh -huh. To chyba muszą zrobić jakiś większy przeskok, albo po prostu powiedzieć, że Ania Taylor Joy jest magiczna i Szybciej starzeje. Obie wersje działają tak, cokolwiek. Zobaczymy. Na pewno Denis Villeneuve sobie poradzi, bo jeżeli sobie z tym poradził, to w gruncie rzeczy to jest całkiem jakby linearnie opowiedziana historia. To znaczy, rzeczy się dzieją po sobie. Mhm. Nie masz tam wrażenia, że jakieś. Bo ja pamiętam, jak oglądałam Dune. Lincha to, to po prostu trochę jakby nie wiedziałam, co się dzieje, jakby trochę było za dużo rzeczy tam i ten, ten właśnie ten czas się jakoś łamał i w ogóle nie wiadomo było, co się dzieje kiedy, a tutaj wszystko było jasno, wydarzenia następowały po sobie całkiem spoko. No jest taki zarzut powracający pod adresem tych Dune Villeneuve'a, że to jest takie bardzo hollywoodzkie i takie zapięte pod Co? szyję, Kto że nie ma mówi? tu fantazji i że jak Alejandro Hodorowski chciał robić swoją wersję Diony, w której miał grać... Hmm. Salvador Dali i Orson no, Welles i tak. w ogóle kto tam nie miał grać i kto nie miał tego Pink robić, Pink Floydzie mieli robić muzykę, super. a Mebius tam robił koncepty graficzne i w ogóle byłoby super i to byłoby po prostu, wiesz, feria wyobraźni itp. itd. Jasne, ale pewnie byłoby to zupełnie niezrozumiałe, byłoby to ciekawe i dziwne. Okej, okay, zgadzam się, że jest to mimo wszystko hollywoodzkie widowisko, które jest takie dość klasyczne. To jest jak Lorenz Zarabi niemalże. Nawet to jest podobna historia pod wieloma no. względami. Ale wciąż, z drugiej strony, jak na hollywoodzkie widowisko, to to jest po pierwsze wybitnie zrealizowane, a po drugie jednak udaje się oddać te wszystkie skomplikowane rzeczy, o których mówimy. Tak, tak mi się wydaje, że to jednak wybrzmiewa dość tak Nie no, totalnie. skomplikowanie. Mimo wszystko. Nie, no totalnie to wybrzmiewa po, po, po pierwsze, a po drugie też jakby... Dla takiego przeciętnego widza, tak mi się wydaje, to jednak jest ten wyższy próg wejścia do tego. To znaczy to nie jest tak, że właśnie, to już mówiłam na początku, wiesz, jak widowisko jak, nie wiem, Civil War, czy coś, no. Trzeba mieć, nie wiem, cierpliwość do tego filmu, czy, czy, czy jakąś taką wytrzymałość, czy... To, to nie jest łatwe kino, no. Chociaż te, ale też bez przesady. Oczywiście, wszystko, nie? że bez przesady to ciągle jest blockbuster. Ciągle są rakiety i walka. i Bo to, że to jest i... inne, to jest też zaletą tego filmu. Oczywiście. Też, też wydaje mi się dla tak zwanego, uruchamiam cudzysłów, zwyczajnego widza. Bo tak się zastanawiałem na przykład, czemu Wilner bardzo idzie w tę taką brutalistyczną, minimalistyczną, monochromatyczną estetykę. Czemu mm -hmm. ten świat nie jest dużo bardziej kolorowy, jakiś taki rozbuchany i tak mm -hmm. dalej. To jest też taki powracający zarzut. I wydaje mi się, że to po pierwsze może być kwestia preferencji albo jakiejś tam mm -hmm. osobistej wizji, ale z drugiej strony, że to ma taki bardzo silny aspekt no, marketingowy, nawet takiego słowa mogę użyć. Mm -hmm. W takim sensie, że to pozwala tę Dune bardzo jasno odróżnić A od Marvela, mm -hmm. B od gwiezdnych wojen, no tak. C od, co od tam jeszcze możemy teraz innego, zobaczyć. No. Więc tak. to wysyła taki bardzo jasny komunikat, to jest coś innego. Tak. I to, że to jest coś innego, jest atrakcyjne. Lewiza, no nie no, bo dostajesz po prostu nową, ciekawą historię w jakby w innym opakowaniu. No to, to jest absolutnie coś, czegoś żeśmy nie widzieli wcześniej, prawda? I zarówno pierwsza, jak i druga diuna. mimo że druga diuna jest dokładnie, to są to dokładnie to samo miejsce, to znaczy, mhm. oprócz tej czarno-białej sekwencji, mhm. to tam nie ma nic nowego nam zaprezentowanego, prawda? Nie, nie mamy jakichś nowych, nowych, fantastycznych światów, ale to nie jest nic złego, bo, bo i tak chcemy wrócić na tą pustynię. Natomiast ta, ta, nie wiem czy to jest ten moment, gdzie możemy o czarno-białej sekwencji porozmawiać. Ja miałam trochę gladiator vibes tutaj, prawda? że to jest jakby widowisko, i że tu cesarz, i że jakieś. A tu z jednej strony ci biedni atrydzi, niewolnicy, którzy są tam podtruwani, żeby rozrywka dla mas i tak dalej, a z trzeciej strony ten jest niepodtruty jakiś jeden, bo. To jest zresztą bardzo fajny miks scenariuszowy. Widzimy z jednej strony, jak bardzo zepsuty jest ten, ta postać grana przez Ostina Butlera, a z drugiej strony, że jest też dobrym wojownikiem, prawda? Że pokonuje kogoś, kto jakby. Ma takie same szanse jak on, żeby wygrać. Też pokazuje ci szorstką miłość Barona, że on nie kocha tak. za darmo, że że Fadrauta musi udowodnić, że on jakby musi jest na coś go stać. Ale z drugiej strony. po fakcie, w niego Ale z też. drugiej strony po fakcie FadeRoute przychodzi do Barona i mówi, co ty robisz, nie? Zaraz cię zabije, jakby. Tak. Co ty sobie myślisz? Ale z drugiej strony też mi się on mówi: Happy birthday, nephew, mhm. prawda? I też myślisz sobie, okej, okay, dobra. On chce mu też frajdę z tym, bo znaczy zna, mm -hmm. sw zna swojego chłopca, mm -hmm. prawda? I wie dobrze, że ten chce po prostu, wiesz, tutaj chce się pobawić, no, Że jest okrutny i chce się pobawić. Jakby to, co tam było, pożądanie i upokorzenie, to są mm -hmm. dwie jego słabości. No to jest najfajniejsze rzecz w tej sekwencji, że oprócz całej tej stylowy, oczywiście tego Ech. czarnego słońca i, i tego pomysłu, żeby Harkonnenowie byli trochę jak Cenobici z Helizera, mm -hmm. z Clive'a Barkera, tak. tacy bardzo SNM dziwaczni, to cała scena z tą Lady Fenrik, czyli tak. z postacią graną przez Lesydu, która na końcu okazuje się być twistem sceny z pudełkiem tak, z pierwszego filmu. Tak. Jak ona tak ona wyciąga pudełko, to po prostu miałem co? Tak. Nie, ale też pomyśl sobie, że to jest inny sposób, w jaki głos działa, tak. prawda? Bo ona też mu mówi, każe mu klęknąć uh -huh. e, i też jakby używa tego głosu, że jakby sprowadza gdzieś tam, tylko że. I to też jest nie to taka jest... dziwna elipsa, bo w tak. pierwszym filmie jest ta dziwna elipsa, kiedy nie widzimy tego momentu, jak Paul podchodzi. Podchodzi tak. do matki wielebnej, tylko mamy takie jakby cięcie nagłe, tak. nie? Tutaj też mamy nagłe cięcie, on jest zupełnie w innej części zamku i w tak. gdzie my teraz jesteśmy. Tak, 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 tak. I tego są te ujęcia na te twarze to jest super. I, I... też wiemy, dlaczego zdaje test pudełka, bo jest po prostu psycholem i lubi ból. No. To, to też, bo z jednej strony on jest tutaj jako taki antypol, w sensie też dru, tak. drugi możliwy pol, bo również jakby jego materiał genetyczny jest tutaj ceniony przez Benegra to one sobie mhm. zapewniają tu na wszelki wypadek inną ścieżkę rozwoju mhm. sytuacji. A, ale z drugiej strony ta scena ci pokazuje, że on jest dużo łatwiej manipulowalny. Tak. No, w... Jak przyjdzie Lea Sedu i tak. mu tu pokaże nagie ramię, to on tak. zaraz, o, idę. <toddawki> Tak, tak też jak to Florence Pugh tam obczaja, mm -hmm, też tak. jest taka scena, jest. Gdzie, gdzie też ją obczaja. Ale nie, jeszcze wracając do tego, że Antypol, że właśnie te Bene Gesserit, że, one, że okazuje się, że one kontrolują jakby wszystko, wszystko prawda? Mm -hmm. Że to one nakłoniły cesarza do zniszczenia atrydów mm -hmm. i że właśnie dlatego atrydzi zostali zniszczeni, że byli słabo kontrolowalni, mm -hmm. prawda? Więc to jest fajne, albo nie fajne, bo one są kropne w takim razie i, i, i tak dalej. No i jest, jest ta scena, kiedy Charlotte Rampling mówi do Florence Pugh: We don't hope, we plan, czyli my nie, nie liczymy na nie szczęście, liczymy tak? na szczęście nie, nie, nie liczymy na jakąś. Nie zostawiają nic przypadkowi, że wszystko jest zaplanowane. Jak nie ta droga, to inna droga, prawda? Tu jest Lea, tu jest w ciąży, no też na finał... wszelki wypadek. też ta finałowa wymiana jest znamienna i charakterystyczna między matką a, mhm. a Jessica, gdzie Jessica mówi: I Patrz, widzisz, ja byłam po dobrej stronie, a matka i mówi: Jaka strona? Jessica, jaka strona? <laughs> W sensie, że z ich perspektywy tak. jest tylko ich strona. Tak. To jest jedna, jedyna strona, a wszystko inne jest tylko. To są po prostu trybiki w tym mechanizmie ich wielkiego planu. Tak, ale też jak się zastanawiasz, prawda, nad Jessicą i to, że ona była córką barona mm -hmm. i że nie wiedziała o tym, i że została mm -hmm. podstawiona lukowi. Lukowi. Crossover. Crossover, dukowi, leto. Czyli... Ale to jest też ciekawe, że to jest tak mm -hmm. jak z Polem, który wykorzystał e, jakby narrację do, do własnych interesów, a potem jakby ta narracja go przerosła mm -hmm. i, i po prostu musi płynąć na tej fali, która już go powoli przeraża i nad którą nie ma kontroli, czyli fali ludobójstwa. To Benek że Gesserit też w pewnym sensie zostały, jakby straciły kontrolę nad planem, mm -hmm. bo przecież one bardzo chciały wychować, do, doprowadzić do urodzenia się tego Kwisa z Haderacha. I jakby ta potęga, którą włada Pol, to jest w pewnym sensie skutek ich, ich knowań. Ich knowań, tak. I nie, one nie mają specjalnie wpływu na to. Mhm. Jak powiedział Philip Seymour Hoffman w wojnie Czarnego Wilsona, może to dobrze, może to źle. Zobaczymy. To, to, że to trochę też jest tak. o tym historia, że tak. te plany się nigdy nie kończą. Że Zawsze plany w planach. Tak jak tutaj w, w powraca za każdym razem mhm. to, to stwierdzenie, że te plany mają różne ścieżki i nigdy nie wiesz, co do czego doprowadzi. Bo siostry zadbały o to, żeby mieć wszelkie alternatywne opcje obsadzone. Mm, tak. Nawet jeśli nie, nie zawsze kontrolują, to co się akurat dzieje, to zawsze mają jakąś, jakąś perspektywę na to, że uda im się odzyskać kontrolę mm. w kolejnym pokoleniu. No też mi się podoba, jak wypada postać księżniczki Irulan, która jest taką postacią w sumie na marginesach tej mm -hmm. historii, i również w książce Franka Herberta. W książce może trochę bardziej jesteśmy w stanie poznać jej głębię przez to, że tam każdy rozdział jest otwierany, te, otwierany takimi cytatami ze świata jej. przedstawionego i to są często cytaty z jej książek, czy A. jej biografii, czy hagiografii, którą uh -huh. napisała jakby post factum. Uh -huh. I tutaj też widzimy to, że ona jest pisarką, ale no, przede wszystkim dziennik, podoba mi się tak. to, że jest pokazane, że ona nie jest osobą, to nie jest jakaś wiotka, tutaj wychuchana księżniczka, uh -huh. Tylko ona absolutnie jest inteligentna. Jest ta scena, w której imperator jej mówi, no córko, okej, okay, tutaj jest... Co byś zrobił? Co byś zrobiła, zrobiła w tej tak. sytuacji? ona tak bardzo jakby racjonalnie. racjonalnie analizuje tę sytuację i nawet matka Wielabda mówi, Och, mm, bo ty jestem byłaś... Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, albo ty byłaś moją najlepszą uczennicą. Co jest z kolei ciekawe, bo to, to się trochę nie zgadza z książkami. Mm -hmm. W takim sensie, że z książek jasno wynikało, że Irulan wcale nie była jedną z najlepszych uczennic Matki Wielebnej. Mm -hmm. To Jessica była jej najlepszą uczennicą. Okay. Ale z drugiej strony no. to jest coś, co Matka Wielebna mówi przed imperatorem. Jest no, tak. możliwe, że ona to po prostu tylko mówi, żeby tutaj posłodzić tak. trochę no Christopherowi Wokenowi, bo kto nie chciałby posłodzić Wokanowi. <laughs> no tak, no plus właśnie to ona jest jednak księżniczką i tak dalej, no mhm. co będzie, mówi nie jesteś, jesteś, w sumie najgorsza, ale bo Jessica była lepsza, ale wiesz, no co zrobić. No, ale nie, no to jest inteligentne i widać, że to jest myśląca osoba. Podejmuje decyzję, prawda, ona też tam właśnie prosi o życie swojego ojca, mhm. prawda? mówi, że dobra, to wyjdę za ciebie bez, nie wiem, awantury chyba, bo <po> to, <gryba> wiesz i tak dalej, jeżeli ocalisz życie mojemu tacie, Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ładne. Są tutaj właśnie rozdane karty na trzecią e, część. Nie wiem, właśnie tak jak mówię, nie, 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 nie czytałam tej drugiej książki. Specjalnie jej nie przeczytam, zanim nie powstanie trzecia część, bo nie chcę sobie... Ja tylko powiem, że Irulan tam kombinuje. No, wygląda na taką, co bym mogła kombinować. A co powiesz o tacie w takim razie? Co powiem o tacie? No nie, no tak jak się pojawia Christopher Walken, to pomyślałam sobie e, fajnie, Chciałbym, żeby on był jakiś taki bardziej Christopher Walkenowy. Właśnie I w pewnym się... momencie tam mu się włącza ten jego głos taki, że on tam, jak on tam ochrzania barona, mhm. to, to, ma takie, to, to ma takie, jakby swoje te intonacje mu wchodzi. tak sobie myślę, O Właśnie się zastanawiam, bo, bo trochę, ta postać trochę odbiega od tej wersji, mhm. którą można sobie wyobrazić z książek, gdzie tam się wydawało, że imperator jest taki dużo bardziej dekadencki, taki mhm. skąpany w przepychu. I też dużo bardziej sprawczy, że to jednak y, bardzo silnym czynnikiem w, w wybiciu rodu Atrydów jednak był imperator i to, mm -hmm. że on im zazdrościł osobiście. Tutaj bardziej jest akcent położony na to, że to było z potępem ze potępów Bene Gesserit. I generalnie ten imperator jest taką bardzo wycofaną i taką zmęczoną osobą. Zmę, zmęczoną życiem, tak. Nie, tak. Zmęczonym tak. dziadkiem on tak. się trochę, który trochę nie, nie ogarnia, nie? Tak. Y, ale może to jest celowe i też sobie myślę, że może dlatego jest Ten Woken obsadzony w tej roli, dlatego że My znamy Krzysztofera Walkena mhm. i wiemy, jaki on jest i jaki on był. I może to, to jest taki sposób, w jaki jego emploi ma pracować na, na wizerunek tej postaci, że my jesteśmy sobie w stanie dopowiedzieć, że a ten przepych, i, był, to, i, tak. i, przepych i, i dekadencja to pewnie było kiedyś, a teraz on już po prostu jest nie jest. Się... Jest zmęczony, tak. No i tak, i jego córka tam, powiedzmy, ma więcej do powiedzenia i jest mhm. jakby jego doradczynią, prawda? I że ona jest właściwie ważniejsza dla tej historii niż, niż on gdzieś tam. Bo tak jak mówię, mówiłem to pewno też w poprzednim podcaście, możesz potwierdzić albo nie, mm. że to jest jeden z najlepiej obsadzonych filmów tak. Ever. To to jest jedyno, jedyne miejsce, w którym mówię, nie jestem pewien na 100%, mm -hmm. Christopher Walken. Ale tak jak przed chwilą zrobiłem, potrafię sobie to wytłumaczyć. i tak. To jest mała rysa na tej pięknej zbroi. Tak, Zresztą nawet nie wiem, z, czy to jest rysa. Z trzeciej strony to jest naprawdę. On tam nie ma za dużo do grania. No, on ma dosłownie trzy sceny. Tak. Prawda? I o, wiadomo, że są aktorzy, którzy z trzech scen potrafią zrobić perłę, ale on też nie ma specjalnie nic do grania. No on, on, ma być, on ma być zmęczonym życiem dziadkiem właśnie. Chociaż na przykład jeśli mówimy o aktorach, którzy z trzech scen robią ciekawą postać, to ja bardzo muszę Dave'a Batistę pochwalić, Oj. gdzie jakby to, Wkurzony... ta, ta taka... Nie wiem, kto powie, to takie zachukanie postaci Rabana jest widoczne jeszcze zanim zaczną go upłupiać przez cały tak. film. Już w pierwszej scenie, gdzie on tam dostaje medal od barona na takim tak, wiecu taki wielkim, To troszeczkę. widzisz, że jakby on jest taki, tak. o, dzięki, ale tak. mam nadzieję, że to zaraz coś się nie wydarzy. Tak. Mimo tak. tego, że to jest jednak Dave Batista, który jest taki zwalisty i wygląda, jakby miał zaraz komuś przewalić, to widzisz w jego oczach i na jego twarzy, to, jest świetna to że jak, jak przerasta go sytuacja. Tak, tak jak... że przerasta i że te jego wybuchy złości, że to jest z bezsilności, a nie mhm. z tego, że on jest jakiś potężny czy silny, czy, czy, czy właśnie jest tak, takie zwierzątko trochę zapędzone w kozi-róg. No. I to, jak on ucieka od tej walki, prawda? I potem właśnie przyjeżdża Austin Butler, który bombarduje wszystkich. Mhm. No więc. Tu ja nie rozumiem tej sceny, gdzie koleżanka zostaje, ona chyba zostaje spalona. Mhm. Nie rozumiem, jakby po co ona tam. Ja co sobie ona tam pomyślałem, Myślę, to bo ona została jako szpieg. Ja myślę, że to jest coś takiego. Ale to nie jest powiedziane. To w ogóle. nie jest powiedziane, nie. Ja myślę, że to ma być analogiczne do sceny z pierwszego filmu, gdzie Harkonnenowie zamurowują swojego A, szpiega okay. w twierdzy. Żeby on potem mógł wykonać zamach na, na polu. To jest jedyne tak. takie połączenie i wytłumaczenie jakie Tak, w stanie ale to jest, to jest w ogóle zrobić. nieczytelne, bo to jest takie, no dobra, wszyscy się ewakuowali, to dlaczego ona się nie ewakuowała? I nikt jakoś za nią nie płacze. Bo ten... Właśnie, ani. ani... Wiecie, rozumiem, że zadaje większe problemy. No, no tak, ale też Fani właśnie. Znaczy. Czy może, może być jakieś pożegnanie, albo mhm. jakaś taka scena, gdzie. Nie wiem, coś jest wytłumaczone, że ona ma coś tam wysadzić, ale jej nie wychodzi, prawda, czy coś takiego. No Coś tu wycieli ewidentnie. Chociaż z drugiej strony fajnie, że ta postać w ogóle jest, Shishaki tak, tak się nazywa, że po pierwsze ona daje zendai kogoś, do kogo może mówić. Tak. Chociaż one średnio zdają te test Bechdel, jeśli w ogóle go zdają, no bo prawda. mówią głównie o facetach. No mówię mówię głównie o, o polu, polu mówią. Mówię. Ale okay. No ale potem masz koleżanki, że rozmawiasz z nimi o chłopakach swoich, no, no sorry, no. Bardzo wiarygodny portret <laughs> <k> koleżeństwa. <laughs> tak. No nie rozmawiasz o innych rzeczach też, oni też rozmawiają pewnie o innych rzeczach. Ale też to, ale... to jest fajne to, że za jej pośrednictwem widzisz w jaki sposób Paul jakby wchodzi w tę grupę, że mm. ona jest tą bardziej sceptycznie tak. do niego nastawioną, a potem widzisz jak ona się jakby ociepla. Tak. E, ociepla się jej stosunek do niego i ona wchodzi, wchodzi w te relacje. No, no tak, bo w ogóle e, ta relacja Pola i Chani, no to, to jest serce tego filmu. U, no to jest love story to też. To jest love story. To jest, to jest... Lepsze niż Zmierzch. No przestań. <laughs> Nie myśmy przed podcastem po prostu z jakichś powodów rozmawiali o Zmierzchu, czy o Pattisonie i, i Kristen Stewart i stąd, stąd te nawiązania. Nie chcę, żeby tutaj było o Zmierzchu. W każdym razie fajne jest to, bo one, oni zaczynają od tego, że ona, ona zaczyna go szanować jako wojownika i że jest sceptyczna do niego, że jest obcy, i tak dalej, ale jest, mówi, że jest szczery, że lubi go, bo jest szczery, i że jest inny niż, niż reszta. To I zawsze robi wrażenie na dziewczynę. Zawsze, że jest inny niż, <grym> i że jest dobrym wojownikiem, prawda? I że i zaczyna mu pomagać. I to jest fajne budowanie tej relacji, że to nie jest tak, że patrzą sobie w oczy i wiesz, miłość od pierwszego wejrzenia. To jest i... zwłaszcza w pierwszym filmie uderzające, tak. jak przez cały film pol śni o Zendai, która chodzi tam w reklamie perfum, mm -hmm. a potem jak się spotykają, to ona jest taka, masz tu nóż chłopczyku tak. i daj się zabić. Tak. No, więc I to ty... jest dobry, dobry start dla znajomości, dobry... bo, bo masz historię do opowiedzenia. Tak, tutaj. I, i masz tą drogę, i ty jakby kibicujesz i chcesz, żeby ta relacja się rozwinęła. Mm -hmm. Ja nie wiem, czy oni mają do... wystarczająco dobrą chemię y, między sobą. Co ty? Tak? Ty uważasz, że pasują do siebie? Ja, ja nie wiem. Doko... Jezus, Zendaya powinna być z szalametem, a nie z jakimś Holandem. O Boże, święty. Nie wiem, nie, nie wiem, czy jej to życzę. Nie wiem, czy jej życzę być z Holandem, ale to jest inna rzecz. Nie, ale cieszę się, że ona ma taką świetną rolę do zagrania, bo to jest naprawdę bardzo, no, to jest pogłębiona postać. To nie jest po prostu zwykły love interest, ani, ani też zwykła silna kobieta, która świetnie walczy i jest twarda i w ogóle jakby się nie przyjmuje niczym, tylko że, że, że widzisz jej konflikt, widzisz jej miłość mhm. i to jest też dorosła rola, prawda? Tak super jest to, że ona jest taka poważna, tak. taka zacięta, zadziorna i wcale nie jest jakąś taką e, właśnie... Jej... Nie jest takim podlotkiem, tak. niełatwo ją zdobyć, widzisz to, tak. ale z drugiej strony widzisz, jak on zaczyna się na nią patrzeć i tak dalej, to, to, to wychodzi z niej taka dziewczyńskość trochę, tak. że ona nie patrzy tak na mnie, nie? Tak. albo bo te sceny, jak siedzą na tej takiej skarpie pi piaszczystej mm -hmm. i ona mówi tak, a bo ty jesteś z tych wysokich rodów i tak dalej i to jest takie faktycznie, że czujesz, że ona się trochę czuje nieswojo przy nim, no, no Ale z drugiej strony ona jest w stanie wyrazić swoją opinię jasno i twardo i się z nim nie zgodzić i mm -hmm. tak I to jest takie napięcie między tymi dwiema rzeczami, gdzie widzisz, jak on, ona się powoli do niego ociepla, bo on tak jakby od razu jest zainteresowany ewidentnie. No wiesz, kto by nie był, No jakby to jest ja jednak. No i też bardzo ładnie tam jest taki motyw muzyczny Hansa Zimmera. Motyw taki miłosny muzyczny, mm -hmm. który tam w tej scenie jak się całują na, po nap raz pierwszy i tam kamera robi zzzum, tak. i włącza się muzyka no to takie melodramatyczne konteksty, wszystkie najlepsze się włączają. Wydaje mi się, że absolutnie to działa jako... Nie, to, to działa. Znaczy, bez tego ten film mógłby nie zadziałać. Tak, też mi się wydaje, że, że jakby bez tej relacji, bo to jest właściwie to, że... Znaczy Wilenew musi nam sprzedać tą historię miłosną, żeby potem sprzedać ten dramat i tragizm mhm. tej sytuacji, że Paul jakby ją zostawia. No i że to jest łamiące serce, że my jakby... Jej złamane serce to jest nasze złamane serce. Mhm. I to, to moim zdaniem się super udaje. Już trochę mówiliśmy o tych reaction shotach, ale jeszcze chciałbym trochę o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe. Ostatnio taki fragment wywiadu z Denisem Wilnewem się gdzieś tam pojawił, że on mówi, że on w ogóle nie lubi dialogów. I on to najchętniej by nakręcił film Niemy tak naprawdę. Jakże film Niemy, film bez dialogów, taki, który byśmy obejrzeli tak, nie zauważając, że w ogóle nie ma w nim dialogów. I jakkolwiek to on pewnie to trochę powiedział pod publiczkę, żeby tutaj dać szokujący mm -hmm. jakiś taki soundbite. To z drugiej strony ja widzę to w jego filmie. Powtórzę sobie teraz pierwszą dunę, i uderzyło mnie, jak bardzo w pierwszej dune Wilnew buduje relacje między bohaterami na wymianie spojrzeń i gestów między tak. tymi postaciami. Tam jest po prostu scena za sceną, jak Pol patrzy na ojca, ojciec patrzy na pola, Pol Paul patrzy na matkę, matka patrzy na pola itp, i td. W nieskończoność tego jest mnóstwo, tego się nie zauważa, bo to w zasadzie po prostu ludzie stoją i się patrzą. Tak, ale, ja, ale on bardzo tak. dużo informacji zupełnie mimochodem, ci sprzedają. Ja i... bardzo lubię ten styl reżyserski. Znaczy ja, ja uważam, że to jest absolutnie za mało używane w filmach. Mhm. To, że my dostajemy, wiemy, co mamy myśleć przez to, jak inni bohaterowie reagują na to, co się dzieje. Mhm. Strasznie lubię, jak reżyserzy to wykorzystują, bo to jest e, nieskończony potencjał po prostu przekazywania nam treści bez słów. I bardzo dużo e, można w ten sposób przekazać? Bardzo dużo właśnie można przekazać i nastrój, i strach, i napięcie jest budowane, i jakieś zdziwienie, i, i to, czy dana scena jest przerażająca, czy jest wesoła, w zależności od tego, jak... Nie, nie, nie potrzeba nam dialogu do tego, wystarczy właśnie reaction shot różnych ludzi. No i to prowadzi nas tutaj gładko do sceny Ujeżdżania Czerwia, która... Twojej ulubionej o... sceny? Czy to nie to jest moja ulubiona scena, ale, ale też dlatego tyle mówię o tej scenie, że widziałem ją już wcześniej, bo byłem na takich pokazach Diony gdzie pokazywano jedynkę, ale była scena Ujeżdżania Czerwia i, w... i tam mnie też to uderzyło właśnie, to o czym zaraz powiem. Czyli to, że Okej, okay, to jest scena przede wszystkim spektakularna i widowiskowa. Mamy tam w zwały piasku i szalameta, który próbuje się utrzymać na ciężku wielkiego... że to wielkiego... bardzo dużo praktycznych efektów było? Że on niszczył jakąś taką wielką platformę... Prawdziwy czerw wystąpił. W procesie kręcenia tego filmu nie ucierpiał żaden czerw, chociaż jeden ucierpiał. No jeden ucierpiał. No znaczy, ale mógł nie ucierpieć, mógł być jak piesek z anatomii upadku, prawda? Hmm zagrać. Tam. Nie, teraz się śmiejemy, ale to podobno oni zbudowali jakąś taką wielką, wielką platformę, na której on się ślizgał i tak dalej, że to nie było, że tam było bardzo dużo efektów praktycznych. No i mimo tego, że ta scena jest przede wszystkim widowiskowa, to cały numer w tej scenie robi gra spojrzeń. Robią reaction shoty, trochę Stilgara, bo jemu też zależy, już na tym etapie filmu wiemy, że on jest fanatykiem, mm -hmm. że on jest zakochany w polu, prawie tak jak Chani. No i Chani, która której również zależy. Tam jest super ten moment, że Paul dopiero idzie jakby na tę swoją kubkę piasku i ta Shishakli do niego krzyczy, a tam coś tam, nie? I wtedy nagle masz wyostrzenie na Zendaye i widzisz, że jej to zupełnie nie bawi. Tak, ona nie jest pod wrażeniem tutaj tego, że nie podobał jej się ten żart. Tak. tak samo w finowej scenie, gdzie jakby te ostateczne Też decyzje, decyzje tak. zapadają, zwłaszcza gra spojrzeń między. Jak, raz jak Paul mówi, że biorę za, za żonę tutaj Irulan, jak tam i drga powieka, ale potem jak masz wymianę spojrzeń między księżniczką a czani, że one rozpoznają siebie. Kim one są dla siebie? Tak, tak, jakby. tak. Nie, bo tam jest jeszcze to, że właśnie Austin Butler mówi: Czy to jest twój, twój, twoje zwierzątko, prawda? Uh -huh. Czy Pet on używa, prawda? I, I ta też właśnie wtedy księżniczka zwraca uwagę na nią, uh -huh. i, i ona też zwraca uwagę. No, nie, no, no tak. Wymiana spojrzeń jest bardzo ważna i w ogóle też, też jeszcze tutaj Austin Butlera też chcę pochwalić, bo też on ma różne po prostu wspaniałe reaction shoty, jak na przykład właśnie w tej scenie, tam przed tym pojedynkiem, gdzie gdzie Paul e, głosem tam ustawia. A, to jest super. E, tak. <noise> ustawia Charlotte Rampling i, i, i też. I Austin Butler jest taki. On jest taki, co, nie, on jest taki, co się właśnie stało. Tak, ale to jest takie. takie jest trochę pod wrażeniem, trochę mhm. mu to imponuje, ale trochę jest taki. Hmm, interesujące. <noise> no i głos. Tak. No, udało mu się porzucić Elvisa. No. Tak, ale on dobrze pracuje głosem. Mhm. Y I tak, no, tak jakby dobrze pracował głosem w Elwisie, to tutaj też ma całkiem ciekawy głos, że, że też, też jest takim dobrym wilanem. To może y o Wid obrazkach? Widowisko. Skoro już o czerwiach było. O czerwiach piasku było. i praktycznych efektach. I praktycznych efektach. No nie, no te efekty, te sceny akcji, to już trochę mówiłam. Nawet sobie gdzieś wyliczyłam w moich notatkach, i teraz oczywiście nie będę mogła znaleźć, bo gdzie to zapisałam. Ale wypisałam sobie wszystkie sceny akcji, ile ich jest i jest ich strasznie dużo. No jest ta otwierająca. Ale też e też jak sobie myślisz scenę akcji, to nie myślisz o, o scenie, w której. W sensie się spadają z... Kole... chodzą po pustyni i potem spadają. No tak, ale tam jest napięcie. Nie, nie mówię, że nie ma, tylko że te, e, takie, wiesz, te takie opinie, czy głosy, które się pojawiają, to jest film, w którym jest mnóstwo akcji wydaje mi się, że możesz ludzi wprowadzić na jakieś totalne tak, manowce. Ale ja ci powiem tak. Sprowadzić na manowce. Yy, ja ci powiem tak. Na przykład ta scena ataku, ta pierwsza scena ataku na combine, prawda? Mm -hmm. Gdzie oni... Gdzie jest to też to my, jest klasyczna myszka, scena akcji. To jest klasyczna scena akcji, ale ona jest bardzo dobrze zbudowana w ten sposób, mhm. że bardzo dobrze geografia tej sceny akcji jest zbudowana. Mhm. I przestrzeń jest bardzo fajnie wykorzystana, prawda? Że oni obiegają ten, lata ten helikopter, mhm. oni obiegają ten kombajn, tam są te ramiona, pod którymi oni się kryją i to wszystko jest... E, super, jest... ten moment, jak, jak Paul tam sobie wykalkulowuje, że dobiegnie do, tak. do jednej z tych nóg tego tak. pająka, a no, noga się rusza, więc tak. kurde! Tak, 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 no dokładnie. I to jest, to jest wszystko super fajne i też jest, to w ogóle to jest takie Fajne, bo on przecież jest jeszcze takim ciapą tam, tam. przecież on tam się potyka, mhm. idzie ratować Zendeje niby, a się potyka i trochę przez Zendaya to się, musi się tak, sama uratować. Sama się musi uratować, ale też te sceny akcji są bardzo dobrze. Na przykład ta scena też pojedynku na, na nożyki. Pewnie by kusiło gorszego reżysera, żeby robić szybsze cięcia, większe zbliżenia, a tak mhm. dalej, a zauważ, że to jest scena głównie w w szerszych, mhm. szerszych kadrach nie ma tylu, tylu cięć montażowych. Mhm. Dokładnie widzisz, co się dzieje, prawda? jak ta scena przebiega, jakby kto ma w którym momencie przewagę. Widzisz różne style walki tych bohaterów, co też jest fajne, co też jakby trochę oddaje ich osobowość. Przecież ja ci powiem, że miałem trochę konfuzję, w jaki sposób Pol wygrał pojedynek. Musisz tak. się, się zastanowić po fakcie, co on Właśnie zrobił. Właśnie ja się zastanawiam, czy to nie była... Czy, to, czy on się dał dźgnąć specjalnie. Możliwe. Czy to nie był podstęp. Mhm. Prawda? Bo chodzi o to, że on się daje dźgnąć specjalnie. Tak. Ten mu zostawia jest... Yy, yy, Arogancki, i zamiast go od razu dobić, to zostawia mu ten nóż, i tam potem ha, 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 podchodzę do ciebie i ha, ha, ha z drugim nożem. Mhm. I w związku z tym nie widzi, że Pol wyciąga sobie z boku mhm. nóż i go dźga po prostu, bo jest zajęty czymś innym. Więc to jest mhm. taka fremenowska de decepcja. Mhm. No więc to też jest fajne, że jednak Pol się uczy, nauczył dużo różnych sztuczek, bo jeżeli jak widzimy, jak walczy na początku w pierwszej części z garni halikiem, no to to jest podobna. Podobna taktyka, którą Gernie stosuje wobec niego, prawda? Mhm. Że też, też ten mówi, haha, zabiłem cię. Ja, a on dokładnie. mówi, nie, mhm. ale ja ty, ciebie również, prawda? Mhm. Gernie Halik, bo tam go w brzuch. Więc tu, to, jest, to jest bardzo sprytnie, to jest przemyślane. No. Więc te sceny, no już nie mówiąc o tym, że to wszystko przepięknie wygląda, też Michał Walkiewicz zwrócił, mówi się uwagę, że mnóstwo rzeczy w tych scenach akcji dzieje się na drugim planie. No właśnie, spadający chociażby złom, spadający tak. złom, gdzie ci biegną, albo jest ta scena, gdzie Hakonowie atakują po raz pierwszy gdzie Raben właśnie, mu nie wychodzi ten atak, bo jest durny. Mhm. I Fremenowie wykorzystują jakby tą mgłę, która powstała po, po, po zbombardowaniu. I tam jest też taka scena, gdzie koleś strzela, jeden koleś strzela i trafia swojego, prawda? I, mhm. i, i też to jest takie, to jest tak fajnie zmontowane, że takie masz poczucie, okej, okay, oni są totalnie zagubieni. To jest też chyba specjalność taka już, yy, zaczyna być widać, operatora Grega Freziera, mhm. w sensie, to jest taki mistrz zamglonego obrazu, mam wrażenie, tak. zabrudzonego obrazu. Jakieś takie fatamorgany. On też robił Batmana, Matarifsa. Mhm. I tam też to jest bardzo nie blockbusterowo wyglądający blockbuster. To jest prawda. Gdzie głównie chodziło o to, żeby jakby zabrudzić te obiektywy. On mhm. jakichś tam dziwnych, takich zniekształcających obiektywów używali. Mhm. No i w nie jest podobnie. I to też pracuje ci na wiarygodność świata przedstawionego. W tak. takim sensie, że to, co nie jest efektem praktycznym, co jest wykreowane w komputerze, jest sprytnie ukryte w tym piachu, w tym dymie, czy w pracy kamery, w mm -hmm. to, że mamy szwęki, na przykład, czyli takie niezorganizowane, bardziej tak. dynamiczne ruchy kamery, które Ty masz w głowie zakodowane, że aha, to, są, to, jest, to się dzieje naprawdę, bo, bo kamera dokumentalna mm -hmm. właśnie tak mm -hmm. się zachowuje. Więc to bardzo fajnie pracuje. Jeszcze się zastanawiam o takich dziwactwach, bo jak mówiliśmy wcześniej, że, to nie jest tak dziwne jak Lynch, albo tak dziwne, jak zrobiłby Chodorowski. Ale jest tu trochę takich dziwacznych obrazów, nawet linczowskich. Chociażby ten obraz barona zostawionego na piachu i te mrówki, które po nim łażą. Mam mrówkę wchodzącą do ucha, co jest. Prawie że cytatem z Davidem Tak, no, tak, no, no pff, chyba, że jest. Albo po tak, prostu tak, cytatem. Jest po prostu cytatem. E, tak, ale w ogóle cała ta sekwencja e, właśnie czarno-biała, która mm -hmm. nie jest czarno-biała de facto, tylko to jest po prostu użycie kamery na podczerwień, która jest specjalnie e, włączona i tam jest taka super. Scena, jak właśnie ten baron wjeżdża na tą widownię i ma najpierw ma czarny strój, a potem ten czarny strój się przemienia w biały strój. Mhm. To jest niby chyba chodzi o to, że to słońce jakieś, oni mają jakieś dziwne słońce czy dziwne mhm. oświetlenie, które zniekształca kolory i robi wszystko białe. I że podobno ta, ta technika, ta, ta kamera właśnie też zniekształca jakby kolory. To znaczy, yy, yy, podobno Dani Villeneuve, jak gdzieś to yy, wyczytałam, że był super zachwycony tym efektem, że wszystkie teraz ubranka muszą być zupełnie inne, jakby zmieniają kostiumy zmieniają kolory, prawda? Też te yy, siostry Bene Gesserit wchodzą yy, w pewnym momencie i potem są jakby całe na biało, że mm -hmm. ten czarny kolor się zmienia. Mm -hmm. To wyciąga jakby ten kolor, to jakby yy, zabija kolor, ten efekt. Bardzo mi się to podobało. No i też ta sekwencja otwierająca w tym takim, tej, takiej czerwonej poświacie. Tak. Trochę a'la Blade Runner, tamta scena, mm -hmm. gdzie Ghost Link jedzie znaleźć Harrisona Forda. Tak, tak. No właśnie tu chciałam powiedzieć jakby na, o ewolucji. Planety małp? Nie. Zmierzchu, myślałam, że powiesz. <grych> Nie, ewolucji jakby stylu Villeneuve'a, jeżeli chodzi o obraz, bo Blade Runner ma też ładne obrazki. Ale Blade Runner ma, kurde, takie to było wszystko popisowe. A mam mhm. wrażenie, że tu te obrazy są przepiękne, ale to jest wszystko użytkowe. To znaczy, to mhm. ci opowiada historię Prawa. i to jest cudowne. To jest piękne, ale to nie jest tylko po to, że mamy się zachwycać. No, nawet mam podobne, podobną scenografię, trochę tak jak było to leże Jared'a Leto z mhm. tymi takimi gączącymi światełkami nad takim basenem. Mhm. I tutaj ten taki basen Fremenów, tak. Myślę, że mogło kusić Wilnewa, żeby zrobić coś podobnego. Tak, ale nie złego. Z drugiej strony wiadomo, to jest jakby tutaj jakby jaskinia, więc też może nie można zaszaleć, ale. No tak, ale może można by. Kto, kto, kto by mu zabronił. By, właśnie, kto by mu zabronił. I o ile okej, okay, jestem jeszcze w stanie zrozumieć, że Blade Runner no to, to był taki świat, że tam neony i coś tam, prawda i tak dalej, ale w tej dżunie i tak samo miałam to samo miałam w pierwszym poczuciu ten świat jest żywy to jest to odkrycie zamglenia wydaje mi się to Myślisz... robi różnicę bo to jest, też, to jest też różnica między Blade Runnerem Ridleya Scotta a Blade Runnerem Villeneuve'a gdzie Blade Runner Scotta jest taką graciarnią tak. i jest ten element zamglenia i jakby zaciemnienia przez to że jest deszcz że mamy te wszędobylskie jakieś opary to że ta scenografia pomieszczeń, w których się znajdujemy, zazwyczaj to są jakieś takie po prostu rupieciarnie. Mm -hmm. Natomiast w Wilnewa, głównie to są jakieś takie puste przestrzenie, jakieś tak. niedomeblowane pokoje. No tak. Wszystko jest bardzo jasno widoczne. Z wyjątkiem tej sceny może w Las Vegas to jest mm -hmm. bodajże, tak? gdzie to jest jakiś taki rodzaj oparów, ale... Tak, ale też sobie myślisz jakby do jasnej cholery to jest, no piękne to jest, no ale jakby co to mi, co to mi opowiada o mm -hmm. tym świecie, mm -hmm. prawda? Nic. A tutaj masz scenę, gdzie straszni Harkonnenowie wlatują na górę, prawda? Czy zlatują ze samolotu i widzisz to zagrożenie, prawda? Zobacz, co oni są potężni no, i to... złowieszczy. Bardzo mi się podoba, są ten moment, jak oni zaczynają się unosić. Mhm. To, to jest jakieś takie zaskoczenie wręcz, nie? I taką, taki element fajnej dziwności wprowadza. Potem już jest podobno jak Gernie Halek z tego tak. swojego kombajnu zeskakuje, tak. i też włącza jakiś tam pas antygrawitacyjny. Czy... <laughs> Tak. Oni tam I oni używają. też zjeżdżają w te, na początku tej sceny z tego statku, no ale to można myśleć, że oni są coś spuszczani czy coś, ale potem, jak zaczynają wla, wlatywać pod tą górę, mhm. no to, to wygląda naprawdę złowieszczo. No. Tym bardziej, właśnie to przełamanie, że są roz, rozłożeni w bardzo sprytny sposób, też jest fajne. Mhm. No i też cały finał, który. Też bym chciała pochwalić, jeżeli chodzi o jakby jasność tego, co się dzieje i gdzie kto jest. I też zawsze lubię takie sceny, gdzie ludzie nasłuchują, co się dzieje na zewnątrz, i jakby napięcie rośnie, bo zaraz, zaraz coś wybuchnie, prawda? I tutaj też masz tą salę tronową, gdzie wszyscy są bardzo przerażeni, bo odgłosy. Z prawda, walki są na zewnątrz. Lubię takie takie. A jako ceniasz strategię bitewną, jako specjalistka od strategii? No, Boże! Nie, no dobra strategia, no wykorzysto burzę. Wysadzili żeby się... górę, burza przyleciała. Burza przyleciała, helikoptery wpadły w burzę. Czerwie, no kto powstrzyma, czerwie. Wszystko bardzo, spry bardzo sprytna taktyka. No, zamknęli, cool, ich w <laughs> zamknęli ich w kole, prawda? Bo tam mhm. jedni atakowali z jednej strony, i inni atakowali z drugiej strony. Ja miałem taki, to był no. dla mnie dysonans podczas pierwszego seansu, że to jest już po tym, jak imperator zostaje przejęty przez Fremenów, mhm. po tym jak Paul wchodzi, tam się pokazuje, zabija, zabija barona i wychodzi, i jakby imperator i całego świta są jeńcami. I wydaje się, że to jest koniec, jakby bitwy. A potem jeszcze mamy sekwencję bitwy mm -hmm. tego takiego pościgu helikopterów i to tak. starcie Gerneja Haleka z, z Rabanem. I Miałem takie poczucie, że to jest jakby w, w złym momencie filmu. Mm -hmm. A za drugim razem trochę sobie to. Wytłumaczyłem, zracjonalizowałem, hmm. można powiedzieć, że raz, że to jest po prostu taki jakby rodzaj oddechu między serią scen w sali tronowej, więc to jest jakiś rodzaj zmiany, które trochę rozmaice nam sens. A z drugiej strony dopiero wtedy do mnie dotarło, że pojedynek Gernaja z Rabanem się dzieje zupełnie gdzie indziej niż ta pierwsza bitwa. W sensie, że tam, tak. tam gdzie zaparkował statek oko <laughs> tak. imperatora, to nie jest tam, to nie jest to główne miasto, tak, to nie jest ta stolica, to, to nie jest Arakin, nie? Tak. A pojedynek Gerneja z zrabanem jest dopiero w Arakin i on się dzieje nocą, jakby w innej przestrzeni. Tak, i to jest też tak, że Paul mówi: idźcie rozwalić tamtych, tak, prawda? Tak, tak. Mhm. Że, to, że to oni nie są jakby częścią tej pierwszej bitwy. Idźcie że jest... i się rozwalajcie. <tuszel> <tuszel> tak. Nie, bo to są, zdaje się, siły cesarza, które tam wylądowały, które oni rozwalają. Tak, najpierw rozwalają tak. siły cesarza, a potem rozwalają Harkonnenów. Tak, tak. no. Dobra strategia, udało im się. Też się spotkałam z takimi głosami, dlaczego imperator wcześniej nie wyleciał, na przykład. No, no, nie wyleciał, nie. dlatego że była burza wcześniej i mhm. nie mógł wylecieć jakby cała prorocza wizja pola była taka że by zgozwabić akurat wtedy kiedy będzie burza i żeby mhm. właśnie wykorzystać te siły natury żeby wygrać bitwę co mu się udało Trochę też z arogancji nie odleciał. No Jeszcze to można dodać. No, można dodać, ale nie, nie miał listek miętowy. Tak, nie miał. Lisienka na torcie? Nie miał absolutnie ym... Jakby szansy nawet odlecieć, więc, więc ha, bo po prostu został zaatakowany i został pojmany i, i tak dalej. Wiem, że ty miałeś uwagi krytyczne, po że Paul się casualowo budzi, się casualowo to jest ludzi. dziwne, to jest, ciekawe, to jest bardzo ciekawe, Jak ogląda się film dwa razy i za pierwszym razem widzi się zupełnie coś innego niż za drugim razem. Chodzi mm -hmm. mi o tę scenę, kiedy Paul pije swoją niebieską wodę, zapada w sen, Jessica mówi, och, nie ma w nim w ogóle funkcji życiowych, tylko bardzo cienka linia życia, pod czym przychodzi Czani, tam robi swoje czary-mary ze śpiącą królewne, i on się budzi. I miałem wrażenie po pierwszym seansie, że on po prostu otwiera oczy i, i to jest jakieś takie, no, wstałem, idę. Natomiast... To nie wygląda tak ta scena, zupełnie. Nie, w ogóle nie. Ja tam też, jest jak... całe jakieś takie zbliżanie na jego oczy, są te wszystkie głosy, tam Kwisa ta. Tak, no nie, no plus jest taka muzyka, no, wiesz, tak, tak, więc... jak się budzi, ten, jest kamera. Odsz odszczekuje. Tak, kamera absolutnie na środku jego, jego twarzy jest skierowana. Nie, i to też jest bardzo ciekawa scena, bo to jest scena, gdzie tak jak Jessica jest zmuszona napić się wody przez głos, mhm. tej poprzedniej matki wielebnej. Tak mhm. samo tutaj Jessica zmusza Czani, mhm. że to nie jest jakby jej dobrowolna, ona nie chce tego zrobić, ona mówi, mhm. sami, co, sami to naprawcie, prawda? No, nie chce być częścią jakby tej, tej religijnej przepowiedni, ale jednak to robi, bo, bo Jessica, evil Jessica. <grym> To, 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 o czym mówiłem wcześniej, że jak mi zależy, to się czepiam. To się czepiasz, tak. Czyli tak, jakby tak. na wszelki wypadek tak. się czepiam. Ja się mogę przyczepić do tego, że to starcie garnika to, z rabanem to jest. Takie jakieś szybkie, krótkie. Chcesz trochę więcej zemsty, żeby było to jakby, nie wiem czy tam żeby ten pojedynek trwał dłużej, jakby chcesz troszeczkę posmakować tego mhm. momentu, a to jest tak, że dźga go i to trwa wszystko trzy sekundy, ale z drugiej strony film trwa dwie pół godziny, jakby coś trzeba wyciąć, e, więc może po prostu, wiesz, to, to nie jest aż takie ważne dla, dla całej historii, ważniejsze jest co innego. To jest na przykład ciekawe, że w obsadzie filmu figuruje Steven McKinley Henderson, czyli ten, który wcielał się w Tufira Hawata w pierwszej części, tego, który wywala oczy i przelicza A, tak, różne tak, trudne tak. rzeczy. Okay. E, tego w ogóle nie ma. E, co ciekawe w książce, jest taki wątek, że Tufir Hawat jakby zostaje przejęty przez Harkonnenów, mm -hmm. bo oni tracą swojego mentata. Petera DeVriesa, który ginie wtedy, kiedy Diukleto wypuszcza tak, tak, zatrutą tak, uglę tak, i on tak. tam umiera. Więc oni potrzebują mentata i jakby ten e, Tufir zostaje przez nich przejęty i na końcu jest taka scena, że on jakby przeprasza i tak dalej. W pierwszej części książki jest też w ogóle wątek, że Tufir Hawat podejrzewa Jessica, że jest drajkczyni. No tak, tak, Tego nie ma. No ale ciekawe jest to, że Henderson jest w obsadzie tego filmu, ale nie ma go w filmie. Aha. Już ewidentnie były jakieś sceny z nim, ale po prostu Villeneuve uznał, że to jest nieważne, niepotrzebne. I, I faktycznie dobrze, to jest no. jakby postać jakby zupełnie na marginesach tej historii. Jeszcze Tim Blake Nelson to jest też rozpoznawalny aktor. Aha. Był też. w obsadzie tego filmu, o. ale nie też wiemy nawet nim. kogo on miał grać. Tu były jakieś spekulacje, że on może grać hrabiego Fenringa, czyli męża postaci granej przez Lea Sedu, ale to marginesy historii. Tak no mówię. tak, tak. Tak jak już mówiliśmy, no, ten scenariusz jest bardzo specyficzny. Może dokładanie jakichś dodatkowych scen, które nic nie wnoszą, a tylko powodują, że film jest dłuższy. E, jakby po co? No to nie jest tak, że po obejrzeniu tego filmu wszyscy wychodzą z kina i myślą, ale co z tufirem Hałatem? <grym> nie. Nikt tak nie myśli. Masz jeszcze jakieś negatywne uwagi? Nie, no jeszcze ja się zastanawiałem, tylko, bo, bo, bo słyszałem też takie głosy, że jednak nie udaje się tego wygrać tak? tej ambiwalencji tej historii i tego, że może jednak nie powinniśmy wiwatować Mahdi. No moim zdaniem to wybrzmiewa w tym filmie, ale moim to też. każdy rozsądzi we własnym no tak, sumieniu. Tak. Wydaje mi się, że nawet samemu Herbertowi się nie do końca udaje to wycisnąć w pierwszej książce. Że żeby zrozumieć, że, że, że Pola Tryda nie jest aż takim superbohaterem, tylko że jest bardzo dwuznaczną postacią, to zazwyczaj trzeba doczytać do drugiej książki, czyli Mesjasza mhm. Duny, która no jest... Yy, Nielubiana przez, przez dużą część fanów, właśnie dlatego, że trochę tak jakby przekuwa ten balonik. Uuu, psuje, psuje ten, zabawę, tak? Psuje zabawę, tak. Przekuwa ten balonik power fantasy. Yy, natomiast yy, to jest yy, duże osiągnięcie Wilnewa, że udaje mu się przekuć ten balonik już trochę w, w tym filmie. Nie, no mi się wydaje, że absolutnie, no, że, że wymowa, to też żeśmy już troszeczkę mówili o tym, że wymowa jest. Absolutnie, że halo... To nie Okej, jest jeśli fajne, Zendaya ale... na koniec wsiada na czerwia i odjeżdża, jest tak. smutna, to znaczy, że coś poszło coś, nie tak. Coś poszło nie tak, dokładnie. dokładnie. Jeszcze zobaczę moje przepasne notatki. Mieliśmy mieć parę uwag do tego filmu i tak. dosłownie mieliśmy parę, bo wszystko inne nam się podobało. Chociaż też to, to też w sumie powiem, ok, no to... No. Faktycznie to jest też zasługą, w szukaniu wad powiem o zasłudze, to, że te kobiety się udało wyciągnąć trochę. Tak. Że... Rzeczami jest, wydaje mi się, dużo ciekawszą postacią tutaj niż w książce. Znaczy, tam jest wycięty wątek dziecka. W książce mamy dziecko. Bardzo dobrze cieszę się. Który ginie w ogóle w ogóle w taką akcji. To właśnie po co, po co by to naprawdę? Co prawda? Ja tutaj czytałem jakieś spekulacje w internecie, że Krzani nosi tę niebieską chustkę, to już zanim ten film wyszedł. Mm -hmm. Na podstawie Zjastonów, że Krzani nosi niebieską chustkę a w kulturze fremenów niebieska chustka znaczy, że kobieta jest w ciąży, itp. itd. Mm -hmm. Ale nie ma żadnych przesłanek do tego w tym filmie. Nie w ogóle to nie jest. Pozicane. Jeśli już to niebieską chustkę można interpretować jako znak, że hej, jestem zajęta. E, Aha. Myślę sobie, że tak można to rozumieć. Nie wiem, Bo ja... ta niebieska chustka jest, jakby Wilnewią wyciąga w kadrze. Jest ta scena. Przed finową bitwą, gdzie, gdzie ona, ona z, z, zawija sobie niebieską chustkę na ramieniu, tak jakby i to tak. ewidentnie ma mieć jakieś znaczenie symboliczne. Y, tak, ale to, to dobrze, że to mówisz, bo ja to jeszcze zwrócę uwagę, jak to będę pewnie ten film oglądała trzeci raz. Mm -hmm. Jakby w którym momencie ona zaczyna tą chustkę nosić, bo ona rzeczywiście zaczyna w pewnym momencie. Wydaje nosić mi się, to, że dopiero jak się zaczynają jak się całować, całować. I potem... po, po na pewno na ujeżdżaniu czerwia już ma chustkę. już ma chustkę. Y, tak, y, bo ja, ja tak sobie pomyślałam, jak pierwszy raz ogl oglądałam ten film, że ona zakłada tą kustkę i pomyślałam, o sprytne, teraz będziemy mogli ją rozpoznać z tych wszystkich fre fremenów, którzy wszyscy mają takie same mundury, że będzie wi wiadomo, że to jest ona, że ona tam walczy. Może to jest tylko taki smaczek, że nic z tego smaczek. nie ma wynikać. No Ale generalnie mm. ty mówię o postaciach kobiecych, tak. że Irulan też się udaje wyciągnąć, jak, Benne też tu trochę rosną, mamy poczucie, że kobiety wszystkim tutaj sterują. No nie, no w ogóle masz, masz takie jeszcze wrażenie, że kobiety są silniejsze, bo prawda, mm -hmm. mogą wypić y, truciznę. A... Ja jeszcze a propos, mm -hmm. teraz są kolejną myśl, same nowe, nowe myśli na koniec Dawaj. przychodzą, przypisy po prostu. A propos tego, że wszyscy wyglądają trochę tu tak samo i że to jest takie mon monochromatyczne i tak dalej, myślałem sobie, że. Czy to nie jest sobie zły wybór inscenizacyjny, taki, że zarówno Sarda Ukarzy, czyli ci super żołnierze imperatora, jak i framenowie noszą w zasadzie bardzo podobne kombinezony stroje, że można ich pomylić w kadrze miejscami? I myślisz, że o to chodzi? Troszeczkę. Zastanawiam się, czy to nie ma mieć takiego wymiaru tematycznego przede wszystkim, no, żeby możliwe. powiedzieć, że w zasadzie to nie ma aż takiej dużej różnicy między wojskami pola atrydy a wojskami imperatora. No. Tym bardziej, że, że Aterysta staje się imperatorem i staje się dyktatorem, i to jest jakby kolejny sposób, żeby podprowadzić, tak. podprowadzić ten wniosek w umysłach no, no, widzów. Możliwe, że tak jest. Możliwe, że tak jest. No bo prawda, on wykorzystuje tą wiarę w niego, prawda, do tego, żeby siać zniszczenie, mm -hmm. prawda, żeby z, jakąś swoją zemstę tutaj doprowadzić do końca i tak dalej, więc niby... Czym on się różni od Harkonnenów, czy od, od cesarza, prawda? Jest ładniejszy, tym się różni. Oj tak. Chociaż Justin Butler, come on. Come on, come on. Dobra, może bez włosów nie wygląda tak hard. To jest też fajne, że jest... Harkonnenowie są przeciwnikami włosów. Tam w <laughs> tak. którymś momencie... Batista, czyli Raban, ma taki mm -hmm. rand, że. Aaa, ci Włóchaci, coś tam, coś tak, tam, te szczury. Tak. Warto, że ich szkurami, to, że nazywaj szczurami, też jest ciekawe, raz w kontekście jakby ich strategii walki, mm -hmm. która jest taka bardzo podjazdowa. Tak. Gerylasi tacy ty, ty, trochę tak. są z Fremenów. A z drugiej strony ta symbolika tego, oczywiście, tej myszki mm -hmm. pustynnej, też jakoś to się to ładnie się rymuje. Ładnie że jakby biorą tę obelgę i wykorzystują tak. ją, biorą ją na sztandar. Tak. Co w się sensie Fremeni biorą. Ja ostande. rozumiem, tak. To jest bardzo ciekawe, jak ró naprawdę różne e elementy w tym scenariuszu pracują. Jak on się bardzo ładnie zazębia ze, ze sobą, mimo że właśnie nie ma tej klasycznej struktury, którą zastosuje się. Rządzi. Kolejny taki dyskretny niuans na podprowadzenie tej paraleli, że. Atrydzi, Harkonenowie w zasadzie nie ma aż takiej różnicy, bo film się zaczyna od ujęcia płonącego stosu zwłok. Tak. I zbliżenie na płonący tam tak. topiący się orzełek I atrydów. Się. I, i, Rulan, I Rulan mówi, a tutaj tutaj przejęli władzę, tak. Harkonenowie źli, Atrydzi dobrze. A kończy się tym samym. Dokładnie po prostu Atrydzi palą, palą trupy Harkonenów. Tak. tak, jakby dostajesz sygnały o mhm. tym, że to jest właściwie jedno i to samo. Po prostu Atrydzi mieli lepszy PR trochę mieli. No. Paul lepiej się sprzedał fremenom. No, pol się lepiej niż, no, niż no Wiesz, no może y, Oskar Isaac był lepszym człowiekiem i chciał współpracować z fremenami i tak dalej, ale jakby ciągle chciał y, wykorzystać ich zasoby naturalne, a, żeby się zbogacić i żeby, jakby świat. To jest też bardzo antykapitalistyczna wymowa, prawda? Że, że jednak to, co nakręca świat, to jest ta przyprawa i Wszystkie wielkie domy przylatują na odsiecz, bo. No w tym pola, sensie, to jest, jest, jest praktycznie marksistowska refleksja, tak. że wszystko się sprowadza do ekonomii. Hmm. O. Nie wiem, czy Willenew akurat e, Myś, właśnie to chciał. Też. Myślę, że może nie. Że ale... tutaj, że może, żeśmy troszeczkę przekombinowali. Szczególnie, że pewnie mu zależy, żeby sprzedał się film. <noise> Więc... Nam też zależy, bo chcemy zobaczyć no, trzecią część. O tak, tak. W trzeciej części dopiero będą dziwne rzeczy. Ciekawi mnie, jak. Czy się uda. Chociaż już mówiłem to przy okazji pierwszej części, że o, w drugim filmie to będzie dziwnie, nie wiem, czy mu wyjdzie. Teraz mówię, o, w trzecim filmie to będzie jeszcze dziwniej. Nie wiesz, czy mu wyjdzie? Mi się wydaje, że mu wyjdzie. Ja mam jakoś, tak e, ja, ja jakoś mam nadzieję, znaczy, że... Nie uspokoił. Mhm. Myślę, że on rozumie, dokąd to zmierza. I sam fakt, że on mówi o, o, od dawna, że on zawsze chciał zrobić trylogię, że ten Mesjasz Diony to jest dla niego ważne, żeby mhm. to zekranizować, a potem już nie... Mhm. No, to to wszystko są świadectwa dla mnie, że on jakby wie, jaką historię chce opowiedzieć, i że raczej ją rozumie i nie wpadnie w te różne pułapki, o których mówiliśmy wcześniej. Więc możemy tylko czekać. Pewnie trochę poczekamy, bo on powiedział, to też mi się wydaje rozsądne z jego strony, że on nie chce od razu skakać na Araki z powrotem, tylko chce sobie odpocząć mm -hmm. nakręcić jakiś inny film, żeby wrócić świeżym spojrzeniem. To brzmi dobrze. Też z takiego względu, że skoro mamy mieć skok czasowy. To może dobrze, żeby ten szalometr się trochę zestarzał jeszcze w międzyczasie. Myślę, że on się zestarzeje. On wygląda, czy on będzie po prostu babyfacem do końca życia? Nie wiem. Ja tutaj już widzę znaki dojrzewania na jego twarzy w tym filmie. Ale czy to nie jest kwestia jego gry przypadkiem? Nie tylko. Nie. E, tak? Gry swoją drogą, ale nie, nie. Wydaje mi się, że on tu wygląda już dojrzalej niż kiedyś. Tak. Już takim chłopcem. Zwłaszcza na zbliżeniach. Mm. Zwłaszcza w imax Co? Zobaczyłeś zmarszki, tak? Nie, zmarszki nie, ale tak... Starzej wygląda. No, no, może, Pantareino. no, tak bywa, no wszyscy się starzejemy. Pierwsza Djuna wyszła, zaś miała premierę w październiku 2021 roku, więc czekaliśmy ponad prawie 3 lata. No, czekaliśmy trochę nie całe 3 lata. Nie umiem z matematyki. Ale się doczekaliśmy. Aleśmy się doczekali, więc tamtego następnego pewnie też się doczekamy. Mm. i. Mamy pozytywną puentę. Film mi się podobał. Tak, ale muszę powiedzieć, że to chyba jak dla mnie na razie wydarzenie roku, jeżeli chodzi o filmy. Mimo, że było naprawdę dużo fajnych filmów teraz, w tym sezonie, powiedzmy zim zimowym. I no też... już mam wrażenie, że co podcast o jakimś fajnym filmie mówimy. No to jest prawda, to jest inna rzecz. Jeszcze trochę tych filmów będzie, czy co najmniej o jednym myślę? Tak. Czekaj, czy myślisz o tym, co ja myślę, czy Bo jest parę filmów, o których ja myślę? Czy tam Myślał też występuje Zendaya? Nie, nie, nie myślę o tym. Myślę o takim, który już widzieliśmy. Okej. Okay. Ale powiem ci szczerze, że yy, drugi film, na który bardzo czekałam w tym roku, to, to, będą, to są Challengers, z i No gdzie też jest Zendaya, więc więcej Zendayi w naszym życiu, po prostu. To jest mój postulat. To jest ciekawe, bo zarówno Challengers, jak i Dune miały mieć premierę w zeszłym roku. Miały mieć, tak. No i słuchaj, może dobrze dla wszystkich innych filmowców, bo jakby ta Duna wjechała teraz na Oscary, to podejrzewam, że ani Oppenheimer, ani piękne istoty, ani te wszystkie inne filmy nie miałyby specjalnie szansy, jeżeli chodzi o tych przynajmniej techniczne. No okay, okej, okay. techniczne ee, pewnie nie, to prawda. Tak. Ale kogo obchodzą Oscary? No, na pewno nie nas. Nie wiem, tak wszystkich, to rzuciłem, Weter. Nie spodziewałem się, że tak, że tak, ten, tak nie, to wszystkich, ob wszystkich obchodzą Oscary. Nie, nie, bądźmy, nie bądźmy za bardzo cool, że nie, 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 Oscary, nie, ale ten. Za, za stary, na Oscary, Jeszcze nie. <laughs> jeszcze nie. Cieszę się, że ten film wszedł, że mieliśmy frajdę oglądając go i. I tyle. I zapraszamy na nasz kolejny odcinek o kolejnych wspaniałych filmach. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.